Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil. O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Ostatnio widziałem wywiad Jaya Shettiego, który zapytał prezydenta Bidena, jakie pamięta swoje pierwsze wspomnienie. Jakie ty masz swoje pierwsze wspomnienie? I to jest ciekawe, dlatego że pierwsze wspomnienie, które mam w głowie i ustaliłem, że jest to fakt, to jest taki rowerek szkołowy z czarno-żółtymi kołami i różowym siedzonkiem i piaskownica gdzieś na wsi. Okazało się, że pamiętam okres, kiedy miałem 2 lata, co jest technicznie bardzo rzadkie i to jest mój problem z pamięcią, że to jest moja największa chyba skaza w życiu i przekleństwo, że ja mam genialną pamięć. Potrafię te szufladki wyciągać bardzo głęboko i bardzo dawno i mocno się cofać. Także na przykład w kłótni z kimś bliskim mogę przytoczyć mu jego zdanie sprzed pół roku albo roku. To świetnie się z tobą kłóci. Niestety na argumenty jest ciężko. I to przekleństwo moje spowodowało też dużo problemów psychologicznych, psychicznych. Zawsze mówiłem każdemu, że w końcu to się na mnie zemści, to magazynowanie informacji. Ale też ułatwiło błyskawiczną karierę ze względu na pojemność głowy, bo ja na 980 odcinków na jednym kanale praktycznie wszystko się wyuczyłem na raz i wszystko było recytowane, poza listami samochodów, które gdzieś tam sobie po prostu piszę, bo uważam to za zbędną rzecz, nie muszę jej się uczyć, ale wszystkie technikalia, jak coś działa w pojeździe, to ja się uczyłem na bieżąco i tak mi zostało to, nie? Ale miałeś taki talent do nauki, no twoi rodzice też są wykształconymi ludźmi. Ojciec jest wykształcony, matka nie jest wykształcona. No dobrze, to miałeś talent do nauki? Wiesz co, miałem talent do tego, żeby szybko się przebujać w szkole. W ogóle się nie uczyłem w domu, oceny miałem średnie, ale talent do zapamiętywania i do szybkich, spektakularnych odpowiedzi na zasadzie Jesionowski, nie słuchasz mnie, dwójka. A nie, ja słucham, a co powiedziałam? No to i to. Jak tak, wiesz, rozdwojenie, podzielność uwagi miałem, nie? Może nie rozdwojenie jaźni, ale podzielność uwagi. A skąd ta biologia? Bo powiedziałeś, że ulubionym przedmiotem w szkole była biologia. Strasznie mi interesowało zawsze życie dookoła, jak to życie powstało i do tej pory mnie bardzo interesuje. Już nie mówię tu o teorii Darwina, tylko mówię tu o teoriach, które gdzieś tam panują, że nasza cywilizacja nie jest tą pierwszą, tylko że znaleziono i w sumie już udowodniono naukowo, że jest cywilizacja, która była starsza od nas, tak, od której dopiero nasza cywilizacja się uczyła. I cały czas do dzisiaj interesuje mnie wszystko, stąd też florystyka mnie bardzo interesuje, wbrew pozorom. Dziwnie to wygląda, jak dwumetrowy wydzierany chłop sadzi kwiatki w ogródku, ale bardzo mnie po prostu to interesowało. Stąd, jeżeli temat był łatwy, przedmiot był łatwy, to bardzo, nawet jeżeli skomplikowane rzeczy szły, jak już budowy DNA, RNA i tak dalej, no to mnie to interesowało po prostu. To jest bardzo, i to bardzo ciekawe. Czytałeś tą książkę Podążając śladami bogów, czy jak ona się nazywa? Właśnie o tym, że to też właśnie, że podążamy za cywilizacją, która już kiedyś była i to opowiadało o tym, że te ślady innych ludzi, zupełnie inne rzeczy, piramidy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, a które urodziny swoje pamiętasz jako pierwsze? Myślę, że pierwsze swoje urodziny już, recording mam gdzieś od 5. roku życia, 6. A lubiłeś ten dzień? Wiesz co, on był zawsze dla mnie taki sztuczny do pełnoletności, bo to było, wiesz, 3-4 kolegów z bloku miałem tylko. Rodzice, matka zrobiła galaretki, kisiel, paluszki i tyle. No i nie zapomnę 97 roku, wtedy miałem 11 lat, jako najmłodszego sąsiada, kolegi dostałem kasetę, mi się ona bardzo podobała, wręcz do tego stopnia, że do dzisiaj potrafię zaśpiewać praktycznie każdą piosenkę z tej kasety. Był to Poseł Leroy Marzec i kaseta Bafango, część pierwsza. 11-latek. No właśnie, co z tego miało wyrosnąć? No właśnie, rodzice byli przerażeni, aczkolwiek nie mogli być do końca przerażeni, bo starsza siostra notorycznie już wtedy uprawiała słuchanie zespołów takich jak Big Cyc, które w tamtych latach wychodziły mocno z kasetami Miłość, Muzyka i Mordobicie, czy Wojna Plemników, mało dzisiaj znanych, które też mają mocny przekaz i nie wiem, też właśnie te piosenki ja tak zapamiętuję i te wszystkie rzeczy i to tak w mojej głowie z dużo zbędnych informacji, które bym z chęcią wyrzucił. Bo po co mi taki, wiesz, pocket informacyjny, żeby podczas jednej podróży z ekipą z
Gdańska do Katowic, potrafię przez 4 godziny śpiewać kawałek po kawałku. To jest bardzo ciekawa umiejętność. Czasami po prostu takie są potrzebne. A może dlatego też, że miałeś być marynarzem, no to marynarze muszą znać piosenki. Chciałem być tak, ale no dlaczego? No, szybko zweryfikowane było. Wiesz co, prawdopodobnie zaszczepiona pasja od ojca, bo zaszczepił mi modelarstwo papierowe. Mm-hmm. Uważam, że to jest niesamowicie rzecz potrafiąca zmienić charakter z cholerycznego na bardziej spokojny. Rzecz, która uczy pokory, uczy cierpliwości i uczy tego, że nie zawsze wszystko nam w życiu od razu wyjdzie. No i on się interesował militariami, zresztą też służył w wojsku związanym z morzem, mm-hmm. więc od małego byłem zabierany do Gdyni, do różnych, na różnych jednostkach pływałem wojskowych i strasznie mi się to podobało. Żaglowce mi się podobały, statki mi się podobały, jak się bawiłem jego modelami, z czego nie był zadowolony, no bo złożył sobie jakiś lotniskowy, na przykład papierowy z mojego modelarza składał przez 4 lata, przez 3, a ja te samolociki wszystkie w pokład, nie? No, no zdarzało się, nie? I tak ta pasja gdzieś się zaszczepiła, że chciałem być, ale bardzo szybko została zweryfikowana przez wzrost. Za wysoki? No oczywiście, to 1,96 m w marynarce to mógłbyś robić za torpedę co najwyżej. Okej, okay. Bo zastanawiamy, bo ty powiedziałeś, że bardzo dużo cierpliwości nauczyło cię modelarstwo, a miałeś jej mało? Wiesz co, ja miałem taki typ choleryczny, życiowo, czyli dość wybuchowy byłem, ale to pewnie ze względu na różne rzeczy, o których nie chcę mówić, z rodziny przeniesione, albo których brakowało gdzieś w domu rodzinnym. I potem dołączyła do tego, że ostatnie dekady wykształciła się we mnie część narcystyczna, którą usuwałem przez ostatnie 9 miesięcy terapii, co spowodowało, że teraz mój wizerunek odpowiada trochę Rastafarianinowi, bo bardzo ciężko mnie wyprowadzić z równowagi, a wtedy zapalić mnie to był moment polać benzyną, tylko wiesz, rzucić zapałkę. No dobra, jak masz taką dobrą pamięć, to pamiętasz swój pierwszy dom z rodzicami? Jak on wyglądał? Pierwszy dom z rodzicami pamiętam zwykłe mieszkanie w... Nie pamiętam tego, jak miałem 2 latka. Pamiętam, jak miałem 3 latka do 4. I to mieszkanie pamiętam, że mieliśmy tak naprawdę jeden pokój z siostrą, co mnie bodło bardzo, no bo 8 lat starsza była. I pamiętam ten nowy port i pamiętam to podwórko. Ale co ciekawe, pamiętam mieszkanie babci z Wrocławia, które zostało sprzedane w 95. Ja je dokładnie pamiętam. Tam co roku lądowałem na ferie zimowej. Mm-hmm. Więc to mieszkanie pamiętam. No i oczywiście standardowo, no jak wyglądały polskie mieszkania w latach 90-tych, 80-tych. No piękna meblościanka, tak zwany segment. Do tego telewizor, nie pamiętam calaży tych telewizorów, ale w mniejszym pokoju czarno-biały, z takie rosyjskie, z takimi wyciąganymi guziczkami. No i pamiętam bajki, które oglądałem na TVP Polonia. Mm-hmm. Tak to pamiętam. Daimos, Jata, Detaman i tak dalej, więc to wszystko pamiętam. Wystrój też pamiętam. Pamiętam, że babcia zawsze miała w kuchni, w salonie był taki dywan powieszony na ścianie, na nie taka miska ręcznie wyrabiana, którą przeniosła potem do domu, który zbudowali w 96. Dobrze, a nawiązałeś do babci. Dziadkowie w twoim życiu też byli, odgrywali jakąś rolę? Wiesz co, na początku bardzo ważną, jeżeli chodzi o babci i dziadka, tyle, że gdzieś tam zawsze ta siostra była stawiana wyżej. No, wszyscy mówili, no zobacz, bierz przykład, ucz się. To jest przyszłość, tak trzeba żyć. Ja cholernie miałem inne stanowisko, że po prostu trzeba jak najszybciej zacząć dorosłe życie, jak najszybciej zacząć zarabiać, jak najszybciej się usamodzielniać, a nie studiować w opór. No ale jak już się to życie gdzieś tam wyrównało, dziadek umierał w 2009 roku, widział jaki jest obraz rzeczywiście, no żałował, że tak postępował, jakby faworyzując. No a babcia zmarła tak naprawdę w 2013 roku, kiedy się żeniłem z obecną żoną. To tydzień chyba przed ślubem było. Więc no, ona też wielu rzeczy żałowała, wiele słów wypowiedziała, których nie wypowiem, ale tak, bardzo pozytywnie to przeżyłem. A dziadków od strony ojca nigdy nie poznałem. To byłeś trochę taką, nie chcę powiedzieć czarną owcą, ale jakimś takim skazanym na straty, bo nawet ta szkoła, gdzie chciałeś iść do technikum chociażby, ale byle samochodówka, a rodzice mówili, że jednak nie liceum, tak jak dokładnie tak jak twoja siostra, to pokazywało, że miałeś podążać za jej szlakiem, tak. Ale to jak ty byłeś traktowany w tym wszystkim? No bo jednak ty też interesowałeś się DJingiem, co mnie bardzo zainteresowało, było dużo rzeczy, które robiłeś i były nietuzinkowe dla mnie już na tamte standardy. Jak wyglądało to twoje dzieciństwo, to przecieranie się, kumple? Twoja tożsamość w tamtym okresie. Wiesz co, przede wszystkim bardzo często byłem, teraz z perspektywy czasu, to dopiero wiesz, gdzieś na psychoterapię wyszło, faktycznie trochę czarną owcą ze względu na swój stan zdrowia, który cały czas uprzykrzał życie rodzicom. Byłem niesamowicie cholernie łamliwą osobą, cholernie ciapowatą ze względu na prostą przyczynę. Mając 13-14 lat,
mega urosłem do prawie 2 metrów, bo miałem 1,99 m. Mhm. I rozbudował się bardzo szybko, kościec nie zdążył utwardzić. Zachorowałem w wieku 17 lat, kiedy jeszcze to się budowało, na zapalenie mózgu, gdzie dostałem bardzo dużo sterydów i wszystkiego innego. I mi to wszystko gdzieś przysiadło, więc ja mam na przykład nieproporcjonalnie małe stopy, bo 43 numer przy 2 metrach to jest mało. Mhm. Kręgosłup mi się zgiął przez te lata o 4 cm prawie, więc mam gdzieś 1,95 m, 1,96 m i wiesz, 4 skrzywienia, z czego 2 do operacji, nie? Ale wyciągam sobie to treningami. I będę sobie z tym żył. I to powodowało, że ja nie miałem półrocza w swoim życiu nastoletnim, żeby nie trzeba było mi gipsu założyć na którąś kończynę, co mogło powodować jakąś pewną niechęć. Do tego byłem oporny w nauce, bardzo mi się nie chciało. No i za mało lata strasznie fantazjowałem, żeby, nie wiem, dorównać kolegom albo coś, i wiesz, wzywali rodziców z tego tytułu, bo na przykład, nie wiem, w przedszkolu mówiłem, że mam pieniądze w domu, leżą, nie wiem, co z tym zrobić na półkach, nie? Nie wiem, to było wtedy w mojej głowie. Natomiast tak, faktycznie cały czas, wiesz, no muszę zrozumieć trochę też ich, że no to były powody do dumy, kiedy, wiesz, 8 lat starsza osoba ci w domu, wiesz, kończy studia, robi to, robi tamto. No i rozumiem, że to miało być wzór do naśladowania, ale to też były lata, gdzie się nie słuchało raczej. I to dzisiaj często jest tak, że jeżeli są rodziny jakieś zwarte w sobie, to bardzo niechętnie na coś patrzą. I kiedy ja mówiłem o technikum samochodowym, nie zawodówce absolutnie, wręcz byłem wyśmiewany, nie? Że gdzie ty sobie ręce w życiu brudził, ale wiesz, widzieli, że mnie to jara. Ja tylko kiedy podłączono internet w 2000 roku u nas na Słuchaninie, jak mieszkałem, to pierwsze co, to ja mam do dzisiaj ten folder z 2000 roku, mam taki sobie zrobiłem, z autami tuningowanymi, polską sceną tuningową, zagraniczną, i wiedziałem, że ja chcę w życiu się z nimi związać, ale skutecznie było to wyprane przez ileś lat, że do usamodzielnienia się do 18 roku życia, 19, odbiłem z samochodów, nie interesowało mnie to tak, nie? No bo ty też późno się tym zainteresowałeś, no bo z tego, co ja czytałem i oglądałem, no to było tak, że ty dopiero jako tam nastolatek zainteresowałeś się tymi samochodami, a z drugiej strony, jak sobie spojrzysz na rodziców, no to jeżeli oni chcieli, żeby, bo to było te pokolenie, dokładnie moje pokolenie, że rodzice chcieli, żeby dzieci miały lepiej od nich. I że tam było mega duże ciśnienie na studia, na naukę, a tak upraszczając, no to nie chcieli, żebyś był mechanikiem. A jeżeli jeszcze na przykład faktycznie miałeś predyspozycję do słuchania i do zapamiętywania, co słyszymy tutaj, no to jest tak, jakbyś powiedział, że Adam Małysz ma grać w piłkę w trzeciej lidze zamiast skakać na skokach narciarskich. No i tu mój dziadek w ogóle był za tym, żebym miał tą mechanikę, bo ja zanim potem zacząłem patrzeć, co on robi przy tym aucie. On też skubany dobrą miał teorię, bo jak miałem 12 lat, pierwszy raz dał mi poprowadzić auto, ale zanim to zrobisz, położył książkę na stół, sam naprawiam swojego Fiata 125, wtedy miał Fiata 125 i miał go do końca życia swojego. Potem zresztą odziedziczyłem go w spadku i powiem ci, to on gdzieś tam we mnie zajawił, ale to mówię, zostało zbutowane bardzo mocno i wiesz, potem stwierdziłem, że dobrze, to podczekam do tych 18 lat, 19 i nara, nie? Też żyłem w takim przekonaniu, cały czas utwierdzany byłem, że albo idziesz na studia, albo po prostu zbierzesz dorosły i nara, nie? No i okej, no i nara. A dobrze, a masz jakieś takie wspomnienia, które są bardzo wyraźne i pozytywne, jeżeli chodzi o wspólny czas z mamą, z tatą, z siostrą? Z siostrą. Nie mogę być tutaj, muszę ważyć bardzo wiele emocji w głowie, kiedy zadajesz takie pytania. No będą to z siostrą wspomnienia na pewno jeszcze, kiedy jeszcze mieliśmy dobry kontakt ze sobą i jeszcze byłem dość młody, kiedy na przykład do Londynu pojechałem do niej, mając 16 lat. To mam bardzo fajne wspomnienia. No potem za wiele nie mam, bo ona już miała swoje życie, to jest 8 lat różnicy. To jest dużo w pewnym momencie. Z rodzicami. No mówię o tym modelarstwie z tatą. No to... Z matką absolutnie nie mam, nie widzę żadnych dobrych wspomnień. Z ojcem faktycznie to modelarstwo obserwowałem sobie z boku. To były bardzo fajne chwile, jak on to klei. Jak ja to zaczynałem potem w wieku 12 lat, mi totalnie nie szło. I potem jeszcze zanim całkiem zakopała się ta relacja dożywotnio, był taki przebłysk, gdzie no zdał sobie chyba sprawę, że mało go było przy mnie, kiedy byłem młody, i przyjeżdżał jeszcze już współcześnie, przed YouTube'em chwilę, na ryby do mnie tam na wieś, gdzie ja mieszkam. I na rybach żeśmy dużo pogadali, więc nie zrozumiałem potem, dlaczego jego życie tak się, ich decyzje potoczyły, jak się potoczyły, ale w to nie brnijmy, nie zahaczajmy tego. No dobra, a skąd ten DJing? Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Wiesz co, to była relatywnie szybka kasa dla mnie, możliwość, bo poznałem kolega z bloku starszy, zaczął się ze mną trzymać, bo już nie byłem młody. On gdzieś tam dorabiał na DJ-ce, mówi, że może zacząć sobie dorabiać, więc zacznij sobie dorabiać. Bardzo szybko to chwyciłem, jeszcze pamiętam na
Pionierach Setkach grałem, to w ogóle już dzisiaj to w muzeum można oglądać. Zdolność zapamiętywania kawałków i uwielbianie muzyki wszelkiego rodzaju, łatwość dobierania i zapamiętywania tytułu spowodowała to, że bardzo szybko się w tym odnalazłem. I o ile zacząłem jeszcze w pewnym momencie sam sobie remiksować, coś się bawić w to, nawet grałem gdzieś tam, mi się zdarzyło 2-3 razy w klubie w Sopocie w non-stopie, i stwierdziłem, że to nie dla mnie, kasa mała i bez sensu. Wolałem obskakiwać patologię, za 2-3 stówki obskoczyć imprezę i dostać 1000 zł z dedykacji, co było nierealne w Sopocie dostać, bo nie wypadało, że tam nie było dedykacji, nie? W klubach muzycznych. No i tak jakoś się tym turlałem i o dziwo, nie chcę skłamać, ale prawdopodobnie do jeszcze w obecnym związku chyba ostatniego Sylwestra zagrałem. To długo grałeś. Długo, bo ja jakby czynny byłem bardzo długo, bo wskakiwałem na eventy na zasadzie takiej, że wiesz, wiedzieli co. I Sylwester dla mnie to było takie, no mega, to druga pensja była dla mnie, nie? No to warto było skorzystać, więc bardzo długo grałem. No. Czekaj, a od kiedy zacząłeś? Pierwszy raz w ogóle jeszcze podchwytywałem w klubie nad Motławą u DJ-a Salema, którego pozdrawiam serdecznie. I tam podchwytywałem to, potem od Sławka podchwytywałem i myślę, że pierwszy raz 17 lat miałem, jak gdzieś mi się samodzielnie udało w takich niszowych speluno klubach popstrykać, nie? Bo to nie nazywajmy DJ-em, tylko puszczanie muzyki, nie? DJ-owanie to już tam później. No jakoś musimy to nazwać. Tak, no wiesz, jakby wesela też prowadziłem. No właśnie o to chciałem zapytać. To były cudowne chwile w moim życiu, kiedy naprawdę w patologiczny... O tym można by zrobić cały osobny podcast, bo grałem w tak spektakularnie patologicznych miejscach, między innymi właśnie tam, gdzie powstała książka Mewy, czyli w Nowym Porcie w Gdańsku, gdzie prowadziłem jedno wesele, które nie dożyło oczepin, bo przyjechał radiowóz, bo podźgali się nożami, albo prowadziłem jedno wesele, gdzie skończyło się ono 23, ponieważ panna młoda została brutalnie wyciągnięta z toalety z gościem jakimś weselnym. Czyli ty naprawdę poznałem bardzo dobrych towarzystwo. Tak, ja byłem w pięknym towarzystwie, więc tak słodko mi się oglądało tą patologię, że wiem, że niektóre sceny, na przykład w tych super popularnych dzisiaj serialach, typu Ukryta Prawda, on z nią, ona niego, on na nią, to życie musiało napisać. To mogło się wydarzyć. Tam się wydaje, że nie, ale to mogło się wydarzyć. No dobra, a kim byli twoi przyjaciele w tym okresie dorastania? No bo to też mnie zastanawiało. Ty miałeś taki moment, nie wiem, że gdzieś miałeś taki ciemniejszy moment swojego życia, że byłeś w złym towarzystwie, czy to raczej zawsze byli fajni, pozytywni ludzie? Jak wyglądało środowisko dookoła ciebie? Nigdy nie trafiłem w złe towarzystwo. Najpierw był ze mną Karol, Oskar, Dawid, jeżeli chodzi o blok, ale ja byłem najstarszy, więc to był problem, bo nie miałem rówieśnika w swoim bloku. Z rówieśników ze szkoły, z osiedla, to się tak po prostu gadaliśmy, a potem w wieku 15-16 lat wsiadłem w ekipę 2 lata ode mnie starszą i to był Marcin, to był Paweł, jeszcze jeden Marcin, no taka ekipa, drużyna RR, ale nikt nie broił, wiesz, wszyscy rodzice mundurowi, więc trzeba grzecznie. Trochę takimi blokersami byliśmy, ale nie zaczepialiśmy, a przede wszystkim nie byliśmy fizyczni, tylko sami sobie mieliśmy swój świat. Co ciekawe, Marcin jest ze mną do dzisiaj, jest dyrektorem mojej spółki M4K Garage, dyrektorem zarządzającym, który pełni de facto prawie, że funkcję prezesa, więc my byliśmy bezkonfliktową ekipą. Fakt, że najbardziej bojowy z tej ekipy byłem ja i taką miałem ksywkę, ale to też dlatego, że trenowałem kickboxing i wyglądałem po prostu, byłem łysy i nie wyglądałem sympatycznie. Z twarzy byłem podobny zupełnie do nikogo i wyglądam jak typowy Seba, ale to też nigdy sobie nie dałem w kaszę dmuchać, nie? Bo byłem skejtem i wiesz, jak to było tamte lata, nie? Byłem skejtem, który chodził w skejtowskich dresach, to już w ogóle mindfuck dla ten wielu. Ten typ mes, to taki raper był. Tak. Ten typ mes, to on chyba zrobił wsiąść do taksówki taki kawałek. Tak, no coś... tak. No, ale ty musisz takie numery znać, no proszę cię. Wyjść z showu. O, tak to było. Więc no tak sobie to dzieciństwo przebujałem. Zresztą pierwsza moja panna taka poważna to była ich koleżanka i oni byli strasznie zazdrośni o to, że nikt z nich jej nie poderwał, jak była wolna i gówniak ją wyrwał. Jeszcze prawka nie miałem, oni kończyli matury. To wiesz, ja szedłem do liceum, oni kończyli liceum. Bo ja byłem pierwszym rocznikiem gimnazjalnym, więc miałem krótkie liceum, a oni mieli długie liceum i to tak, wiesz, wszystko wyglądało, nie? Więc fajnie ten okres wspominam. Naprawdę nie było tam żadnej bandyterii. Bandyteria przychodziła do nas, bo mieliśmy takie osiedle, gdzie i szanowani gangsterzy mieszkali, znani gangsterzy trójmiejscy, a z drugiej strony cztery bloki policyjne.
Bardzo dobry kontrast. Był piękny kontrast i przesiedlono nam całą jedną dzielnicę patologiczną na nowe osiedle. Mm-hmm. Mieliśmy w takim skupieniu stare bloki, nowe bloki. No i tam było ciekawie. No wiesz, mieliśmy spektakularnych tam z tej ekipy, co trzodziła, to niektórych gdzieś w życiu widziałem i jakoś dali radę. Niektórzy nie żyją, niektórzy siedzą, no ale to nie mogło się inaczej skończyć. Nie? Mm-hmm. No w ogóle bardzo ciekawy okres w takim wypadku, no bo 17 lat to jest wtedy właśnie, kiedy chorujesz. To jest wtedy, kiedy zaczynasz grać jako tak. DJ. No i to jest wtedy, kiedy też zmarła ta twoja dziewczyna, o której gdzieś tam przebyłem. Nie, to później było. No to już ja zaznaczę gdzieś, że w wieku 17 lat. 19. 19, no dobrze. W wieku 17 lat to był pierwszy strzał w życiu, gdzie po wyjściu ze szpitala zdałem sobie sprawę, siedziałem na ławce, pamiętam jak dzisiaj browara sobie otworzyłem, no w wieku 17 lat, bardzo dobry przykład dajesz, no ale... Mam nadzieję, że chociaż specjal, bo to z tamtych okolic. Oczywiście, my to nazywamy za przeproszeniem i to bez urazy dla specjala, bo specjal i warka są dwa moje dominujące piwa, ale Kaszubi nazywają to czarna szmata. Tak, ja wiem o tym. No, ale my to lubimy bardzo, więc tak to wygląda. I wtedy pierwszy raz sobie zdałem sprawę, że ej, mam jedno życie i mogło się skończyć, bo zapalenie mózgu w tej ostatniej fazie, bo ludzie mylą z oponami mózgowymi, to są dwie różne choroby, było bardzo późno wykryte i na omacku leczalne. Jeszcze miałem takie napady w szpitalu, że wiesz, po prostu jak byli bliscy przy mnie, to potrafiłem najść mnie taki atak bólu i wszystkiego innego, że po prostu oczy mi się wywracały do góry białkami, wiesz, kręgosłup do góry, mdlałem, nie? Więc to tygodniami tam spędziłem i wyszedłem na koniec, wakacja, wyszedłem na jesień, to taki nostalgiczny okres, gdzie zdałem sobie sprawę, że no, życie ma się jedno i nie ma się po co nim szastać, a chwilę później zresztą pierwsza dziewczyna puściła mnie kanty, no zostawiła mnie po prostu, powiedzmy, rozstaliśmy się, już nie będę taki z perspektywy czasu, wiesz, rzucał tutaj, no było jak było, i to takie źle się poskładało w moim życiu. No, potem gdzieś tam był epizod, gdzie jakaś osoba, z którą się spotykałem, już miałem prawo jazdy, auto i tak dalej, mi bliska. To Audi z 77 roku. Tak, dokładnie, B2. No zresztą, wiesz, piękne czasy, bo to nie było zła gablota na tamte lata. To mało kto miał dużo lepszą z takich młodych ludzi, to wiesz, inaczej się mierzyło to wtedy. Nie? Czekaj, ale to skąd były pieniądze na to? Wiesz co? Pieniądze, no to nie były duże pieniądze. Kurde, ciężko to nazwać, czy to nie były duże pieniądze. Ja zacząłem pracę. Tak, no bo ty przecież wtedy pracowałeś jako ochroniarz w supermarkecie, miałeś już kurs na wózki widłowe, to już nie, ten później, czas. Później. Nie? Bo tam był moment, że chciałeś do Skandynawii jechać, to też było dla mnie ciekawe. No, był taki moment w moim życiu i on by się udał praktycznie, ale coś tam się podziało, nie? Powiem ci, ja pracowałem wtedy w ochronie, w różnych miejscach, wtedy pamiętam też na stacji benzynowej dużo stałem. Pierw w budynku byłego GM Money Bank, tam chyba zapracowałem i potem kolejny mieszkałem w samochodzie, pilnując ruin na stacji benzynowej. Piękna fucha. I tam można było trzaskać, wiesz, 400 godzin i więcej, więc jeżeli najniższa krajowa wynosiła 600, ja takową miałem plus 3,30 za godzinę, no to takie były realia, no to gdzieś tam na połowę tego auta uzbierałem. Rodzice powiedzieli, że mi dołożą drugą połowę, no ale tak nie zrobili w dzień zakupu, musiałem się dokredytować i wtedy zaczął się pierwszy kredycik w życiu, nie? A potem pierwsze ubezpieczonko, bo się okazało, że auto za 2,5 tysiąca ma za 1800 ubezpieczonko dla młodego kierowcy, nie? Ale no wiesz, no marzenia trzeba było spełniać i już witałem się z gąską, więc tak dokończyłem, nie? A jak wyglądał mniej więcej ten okres w twoim życiu właśnie od tego momentu, albo jeszcze nawet zacznijmy od tego, jak się wyprowadzałeś z domu, bo wydaje mi się, że wyprowadzałeś to się z buta raczej. To było raczej dość mocne wyprowadzenie się z domu. Z hukiem. No. Ja wyjechałem z hukiem po słynnej rozmowie, jaka miała miejsce na Wielkanoc. Wiesz co, nie chcę w niej grzebać. Powiedzieli, co powiedzieli, może alkohol zrobił swoje. Cóż, no ciężko jest słuchać, kiedy nie udało mi się zaliczyć egzaminów do policji fizycznych. Nie dlatego, że nie dałem rady fizycznie, tylko dlatego, że miałem sąsiada, który po prostu koniecznie się nie lubił ze mną czy z rodziną i mnie na siłę usadził, nie? Więc patrząc na dzisiejszą kondycję niektórych policjantów, to ja byłem super sprawny, bo wszystkie testy zaliczyłem najlepiej. I wiesz, wyśmiać mnie z tego tytułu, to było dla mnie słabe, nie? I to było taki... To było bardzo zapalnym elementem, gdzie pamiętam jak dzisiaj wypadłem z domu i po prostu bez pieniędzy, bez niczego zacząłem żyć, mieszkać samemu. I wiesz, jakoś z tej pracy to tam poszło, popożyczałem trochę i tak się żyło na tą kocią łapę. Nie? No dobra, bo też nawiązałeś już trochę do kickboxingu, a ja wypadłem z tego wątku. Jeżeli chodzi o sport, on był ważny w twoim życiu? Uprawiałeś jakiś sport? No miałeś też duże warunki do wielu rzeczy. Ja miałem dobre warunki fizyczne, jeżeli chodzi o wzrost.
jeżeli chodzi o motywację, bardzo mi się spodobał kickboxing, bo kiedyś mi się strasznie podobało, wiesz, Jean-Claude Van Damme w tych wszystkich kickboxerach. I okazało się, że mam dużą predyspozycję ścięgnową, nie? Że jakby człowiek, który nie ćwiczył nigdy żadnych szpagatów, niczego, nagle w miesiąc w stanie jest się zaadaptować, więc do tego momentu mi się to spodobało, 14, 15, 16 rok życia, że nawet książeczkę sportowca miałem przez chwilę, nie? Tylko wiesz, jedne sparingi zawodowe gdzieś tam w Starogardzie, kontuzja ścięgna Achillesa, która jest nie do naprawienia była, nie? Więc co, wróciłem na treningi, chciałem wrócić, to mi się to odnawiało, no i wiesz, jak już drugi raz się odnowiło, no to nie chcesz trzeci raz, nie? Więc jakby to olałem i wtedy nie miałem żadnego sportu. Na rolkach lubiłem jeździć, o czym nigdy nie mówiłem, i skejtowałem, tłukłem parę rolek za parą rolek i dawało mi to radę, bo rolki były fajne, bo były przedłużeniem tej stopy, że miałem lepszą równowagę, więc nawet skakałem sobie po schodach, po poręczach i tak dalej. I wtedy się nie łamałem. A muzyka była jakimś ważnym elementem tego twojego całego dorastania? To było tak, że chodziliście na koncerty, bawiliście się w jakiś sposób? Na koncerty do pewnego wieku żadne. Muzyka oczywiście, nie wiem jak dla innych ludzi urodzonych w tej dacie, w 90-tych latach była dużą symboliką przywiązania reprezentacji subkultury, bo dziś tak mocno się nie identyfikuje młodzież subkulturalnie jak kiedyś, a my wtedy dzieliliśmy się na no-name'ów, skate'ów, metali i dressów. To tak najbardziej. No jeszcze oczywiście skinheadów i punków, ale tego w moim środowisku, skinheadów może kilku było gdzieś dookoła w szkole, ale punków na przykład nie było w ogóle, nie? Metale byli, choć skinheadzi ich mordowali regularnie w szkole. Tak, chciałem powiedzieć, że kogoś trzeba było bić. Nie? Do mnie też chcieli wyskoczyć, ale jeszcze wtedy aktywnie trenowałem i śmieszne były sytuacje, więc nie dalej rady. Ja bardzo mocno identyfikowałem się z muzyką hip-hopową, która w tamtych latach, jeszcze za czasów Abradabu, Kalibra 44, Paktofoniki, czy chociażby Nagłego Ataku Spawacza, miała bardzo dużą symbolikę i tą szarą rzeczywistość, która z perspektywy lat faktycznie była szara, bo to życie jeszcze nie było kolorowe. Zanim weszliśmy do Unii, to życie było szare i smutne. Ja mocno się identyfikowałem z muzyką, aczkolwiek dzięki temu, że siostra miała troszeczkę inny styl bycia, bardziej bliżej metaliczny, poznawałem też drugą stronę, której nie znałem, Heja, ONA i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo duża różnorodność zespołów grała w mojej głowie. Okej. Okay. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No to jaki wyglądał ten czas, kiedy jest Wielkanoc, wychodzisz z hukiem z domu do 22 roku życia, kiedy bierzesz ślub? Bo to jest bardzo ciekawy okres, który jest dość wąsko opisany w twoim życiu. Wiesz co, bo nie lubię w nim grzebać. Była gdzieś po drodze osoba mi bliska bardzo, która mi zmarła. No tak się po prostu stało. Miała ciekawa historia, bo wyobraź sobie kogoś, kto ma ból głowy przez tydzień, dwa, trzy, chodzi z tym od lekarza do lekarza, jest odsyłany z kwitkiem, żegna się z nim w czwartek, a w piątek go żegnasz pod respiratorem, bo miał wylew. Wiesz, znam dokładnie taką samą historię mojego znajomego ze szkoły. Więc to tak wyglądało i tutaj bym przeminął, a potem z tym ślubem. Ale to tak było, że chciałeś po prostu się ustabilizować, chciałeś mieć swój dom. Po prostu byłeś takim gościem, który no był obrażony na rodzinę i chciał mieć trochę swój dom, swoją i rodzinę. I też udowodnić, że już jestem dorosły, co było stanowczo za szybko. Więc tam też nastąpiło pasmo niepowodzeń związanych z sytuacją, jaka panowała na rynku polskim między 2006 a 2008 rokiem, gdzie się wykształcała klasa średnia. Ja w taką zaczynałem celować, zostałem menadżerem, gdzieś tam próbowałem dorabiać. 14 osób zarządzałeś, miałeś 14 osób w zespole. Mieliśmy 13 osób w zespole swego czasu i wiesz, ja się logistyką zajmowałem w tej firmie, transportową, nie? Organizowałem to wszystko, ale to nie takie poważne rzeczy jak dzisiaj. I otworzyła mi się spirala kredytowa, nie? Spirala kredytowa, która de facto chwilę później zamordowała mnie, ale to w tamtych latach ona się otworzyła, bo system bankowości działał w ten sposób, że mogłeś mieć obciążenia kredytowego powyżej możliwości finansowych.
Czyli jeżeli zarabiałeś 2000 na papierze, mogłeś mieć zobowiązań miesięcznych 4-5 tysięcy, nikogo nie interesowało. Dziś te zobowiązania jednak mają rolę, bo jeżeli zarabiasz przykładowo 5 tysięcy, to tam do iluś tylko tysięcy możesz mieć zobowiązania kredytowe, nie? Więc no, u mnie się to tak zaczęło, że bardzo szybko chciałem mieć coś i popełniłem masę błędów, to po prostu byłem gówniarzem, byliśmy gówniarzami. No dobrze, no ale to też wiesz, wtedy były takie okresy, gdzie bardzo dużo ludzi zarabiało na czarno. I ten, o którym mówisz, ten limit kredytowy po prostu mógł być związany z tym, że to była nierzeczywista kwota, którą dostajesz na konto, bo dużo ludzi kombinowało, żeby po prostu dostawać gotówkę do ręki. Jednak, no dobra, ale też, bo często nawiązujesz do tego, kiedy już było źle, ale to było tak, że to źle się wydarzyło od tak natychmiastowo, czy jednak to był proces, gdzie się... Proces? No właśnie, bo masz 22 lata, no to bierzesz ślub, więc jesteś szczęśliwy. Dostajesz kredyt na mieszkanie. Więc tak. Wydaje mi się, że też jesteś szczęśliwy. Musimy cofnąć się kawałek dalej. Audi. Audi, jeszcze kredyt, tam wypadek. Pierwszy kredyt, tak. Jeszcze pierwszy kredyt, potem wypadek, potem znowu gdzieś kredyty. Jeżeli tych kredytów było za dużo i dokuczały, to się brało konsolidację, żeby coś dokupić, bo życie było wyliczone na styk przy wynajmowaniu mieszkań. I dochodzi do sytuacji, gdzie już miałem, no, dość sporo tych kredytów. Nie pamiętam w kwotach ratalnych miesięcznie, ale podjeżdżających pod ponad połowę pensji. I teraz niech się coś zepsuło w aucie, niech się coś stało. Człowiek nie miał na to, żeby to rzetelnie zrobić, więc się znowu kredytował, bo łatwość tego była na zasadzie pstryk i masz, nie? Logujesz się w internet i po prostu klikasz weź pożyczkę. No to jakoś się to spłaci, nie? Ale też nie byłem bierny na zasadzie takiej, że siedzę w domu, mówię 2500 zarabiam, więcej nie. Nie, absolutnie nie. Byłem osobą, która zawsze adaptowała się i jeżeli potrzebowałem też więcej pieniędzy, pracowałem więcej. Szukałem i małem się wszystkich robót. Nawet w pewnym momencie próbowałem jakichś remontów, wykończeń w tej chwili, w której pracowałem. Za dodatkowy hajs to robiłem. Potem konsekwencją tego było równolegle otworzenie taksówki, czego nie wybaczę prezesowi firmy, którego lubię, tej, której pracowałem, że on mi kiedyś powiedział, żebym parkował na zewnątrz, bo wstyd, że ja mając tam jakieś tam stanowisko muszę dorabiać na taksówce. Mi powinno być wstyd, że ja muszę dorabiać, czy jemu, że im, że oni tak mało płacą, wiesz o co chodzi, albo żebym ściągał koguta z dachu. Ujma trochę była dla mnie, bo taksówka to żadna, no, wiesz, żadna ujma. Ja dorabiałem wtedy weekendami i po pracy. I regulowałem dobrze swoją płynność finansową do momentu tam drugiego wypadku, gdzie tam się gdzieś też przez szpital to obiło i te auta też, wiesz, były dobite, więc to się tak nawiązywało. Siódmy rok, ósmy rok, dziewiąty rok, gdzieś tam potem okres, w którym już nie dajesz rady. W międzyczasie pamiętajmy, bierzesz kredyt na mieszkanie, jesteś szczęśliwy, ale tylko w momencie, kiedy podpisujesz. Bo w momencie, kiedy wypłacono mi kwotę, ona już była o 25 tysięcy niższa, bo frank spadł w dzień wypłaty. Więc straciłem pieniądze na remont. Musiałem dobierać. Stąd sprzedałem fajne BMW i kupiłem starsze BMW 34. Potem nagle ta fajność dostajesz z drugiej strony w ryj, bo masz ratę na 700-800 zł, czy tam około tego. I przychodzi gigantyczny kryzys, wielki bank, ten Brothers, coś tam pada. Rozpoczyna się chaos na świecie i nagle frank w przeciągu pół roku, tego samego roku, kiedy biorę kredyt, na koniec roku mam już ratę prawie dwukrotną, taką jak brałem. Ja już nie byłem gotowy na kolejną taką podwyżkę. Więc zaczyna się wyścig zbrojeń i praca coraz więcej. Coraz ciężej, coraz więcej, coraz ciężej. Mała kłoda pod nogą i jesteś out tak naprawdę, nie? Więc to nie było już spokojne życie od 2008 roku. No dobrze, ale też w tym wszystkim nie byłeś sam, miałeś żonę. Oczywiście. To taki, to też powodowało kłótnie, napięcia. No bo wiesz jak jest, jeżeli chodzi o ludzi. Takie sytuacje są wysoko stresowe. No bo nagle, jeżeli rata robi ci się dwa razy większa, no to zaczynasz się trochę bać. Wiesz co, na temat mojego pierwszego małżeństwa nie chcę opowiadać, wiesz, bo uważam, że nie. Po prostu. Natomiast po prostu nie mówmy o tym. Dobrze. To próbowałem wyważyć coś jeszcze, ale wiesz co, ta waga byłaby dziwna, bo ja nie mogę zarzucić absolutnie tej osobie, że nie zrobiła nic totalnie w tym kierunku, bo zrobiła. Gdzieś tam też miała taki zryw, żeby pomóc i te długi spłacać, ale wspólna niegospodarność wtedy, bo żeśmy wspólnie się nie hamowali, spowodowała to, że stało się, jak się stało. Nie? Ale to też był taki czas, że
kiedy jeszcze było okej, całkiem albo względnie okej, to po prostu źle zarządzaliście kasą, wydawaliście, chodziliście, nie wiem, do restauracji, bo... Do restauracji nie chodziliśmy, ale wiesz, to sobie działkę kupiliśmy na Rodos, czyli na Rodę. To gdzieś tam chciałem mieć kłada, to kupiłem tego kłada, wiesz, to ona się gdzieś tam za akwarystykę wzięła oceaniczną, co nie było też mądre, ale ja też nie byłem mądry, więc to, wiesz, to ciężkie będzie pchać to, nie? Bo ta waga jest wyważona. Tu nie ma jednej osoby winnej. No jasne, nigdy nie ma. Dlatego to pytam, bo też po prostu z tego biorą się konflikty. No bo po nie było jakoś tam dużo tych konfliktów. Ja starałem się do samego końca walczyć. Po prostu zatopiłem się w momencie okresu międzyrozwodowego i rozwodowego, no bo już nie dałem rady tego spłacać. Po prostu tu już zawiązałem sobie pętlę na ryju i tyle. Nie? Po rozwodzie też wziąłem większość zobowiązań na siebie, ten kredyt we frankach i kilka dużych zobowiązań. Ona też odeszła z jakimś tam kredytem i każdy poszedł w swoją stronę, tak to nazwijmy, i najgrzeczniej ten epizod w życiu skończył. Bo też musi to być duża frustracja, kiedy pracujesz po 400 godzin miesięcznie. W ogóle ludzie do dzisiaj, ci co mnie nie lubią, strasznie disują to w sieci, że tak nie jest, a obecna nawet żona pamięta, że no, na samej taksówce potrafiłem więcej wypracować. No bo to też ona była taką osobą, która cię z tej altanki wyciągnęła, trochę pomogła ci w tamtym okresie. Psychicznie, tak, psychicznie, bo to był jedyny okres. Jeżeli się mój psycholog pyta, czy kiedykolwiek chciałem popełnić samobójstwo, ja mówię, nie, no co. Czyli był taki okres, nie? No był ten okres właśnie wtedy, kiedy tam mieszkałem, nie? I pewnie bardzo duża zasługa wsparcia psychicznego, bo umówmy się, że ja dzięki temu wygrzebałem się finansowo, że tam mieszkałem, jakoś to tam uporządkowałem przez te parę miesięcy. Udało się wrócić na inne mieszkanie, żeby dalej mieć tam taniej płacić niż rata i potem docelowo udało się wrócić do nas, więc ona też jak miała jakiś grosz i wpadło jej coś więcej, to też pomagała i próbowała gdzieś tam dać z siebie dużo i też dużo pracowała, więc ale to ona wie, jak wiele kosztowało mnie pracy. Ja bym tego nie przeliczył, wiesz. Powiem ci tak, sobotę ja potrafiłem wyjechać od godziny 14, bo już mieliło do 6 rano, więc to jest nie wiem ile godzin. Dużo. Dużo. Od drugiej do drugiej to masz 12 plus 4, to masz 16 godzin w sobotę jeździłem. W niedzielę wyjeżdżałem na 8, to masz 24, tylko w dwa dni zrobione. I piątek też prażyłem 12, nie? No to masz te 3 dni, a w tygodniu jeszcze jeździłem cały czas, więc... No było sporo tego. Było, było. No bo też miałeś 25-26 lat. Tak. Kiedy jeszcze zaczynałem z moją obecną, to tak naprawdę jeszcze pracowałem chwilę na etacie, więc to wyglądało tak, żeby z tych długów wyjść wszystkiego, to po 8 godzinach pracy ubierałem koguta i na przykład kończyłem o 16 i do drugiej w nocy jeździłem i potem znowu na 8 rano do pracy i tak codziennie, a w weekend znowu 16, w sobotę kilka i tak, wiesz, w koło Macieju przez 2-3 lata, żeby właśnie to, co zostało mi po rozwodzie, próbować wydeptać tych komorników, te wszystkie długi, bo ja się zastanawiałem, kogo ja mam najpierw zapłacić, wiesz, jakby no, mieszkanie, no ratujmy chociaż jeden bastion, mieszkanie, ten kredyt, to musi poczekać, telefon, wyłączą, trudno, będzie na kartę, wiesz. Jesteś w takiej sytuacji, w której nie życzę nikomu, żeby był, nie? I to jest dla mnie duży problem. No tak, i to jest takie, żeby poukładać sobie to w głowie, to co powiedziałeś o tych myślach samobójczych. Że musisz sobie to sam ze sobą sobie przegadać. Był u mnie Andrzej Seweryn i zapytałem się go, czy musiał kiedyś sam siebie okłamywać dla własnego dobra. Ty kiedyś też tak musiałeś? Wiesz co, nie. Natomiast ja wtedy siedziałem, ryczałem nieraz. Coś to nic złego. I pamiętam, jak leżałem sobie na tym ciepłym łóżku, w tej ciepłej altance, jeszcze zanim sobie prąd podłączyłem i powiedziałem, jak ja wiele swojego życia... Nie będę tutaj niekulturalny, bo nie chciałbym być tak identyfikowany. Zaprzepaściłem, jak wiele błędów zrobiłem i zastanawiałem się, czy ono ma sens, czy to w ogóle da radę zrestartować, czy ja już całe życie będę żył poza światem ludzi, bo czułem się wyrzutkiem, bo nie byłem, nie istniałem w systemach monetarnych, wiesz, w BIK-u nigdzie nie istniejesz dla nikogo, w ZUS-ie długi masz, bo ci rosną, bo na taksówce nie płacisz, bo nie masz czego. Urząd Skarbowy mnie ścigał, a ty dalej walczysz o to tylko, żeby przeżyć i próbować partycypować zaciągającą się pętlę na szyi, więc no, miałem przez myśl tak parę razy, że a potem stwierdziłem, że wiesz co, potem sobie przypomniałem, dlaczego jestem w tym domku, potem sobie przypomniałem, jak ci bliscy, co naobiecywali Złotych Gór, zawierli i potem stwierdziłem, że ja wam jeszcze kurwa w życiu pokażę.
A gdzie popełniłeś błędy, że znalazłeś się w tamtym miejscu? Jakbyś miał tak pomyśleć sobie, czego nie powinieneś zrobić, żeby nie być w tamtym miejscu? Nie dać się namówić wtedy na kredyt we frankach szwajcarskich, bo ja byłem w opozycji, że nie, że się za szybko, ponieważ nie miałem zdolności na złotówki, a chciałem w złotówkach go wziąć. Za krótko jeszcze pracowałem, za mało zarabiałem, a jedyna furtka to była właśnie franki szwajcarskie, to też z podżyrowaniem tam kogoś, nie? I po prostu zabrakło mi tutaj odwagi, żeby powiedzieć stanowcze nie. Wolałem wynajmować, jakoś by się to potoczyło, bo na to nie byłem gotowy. To był jeden błąd. Nikt się nie spodziewał, a jeszcze patrzyłem po swoich rodzicach, którzy też brali kredyty, dużo kredytu w życiu. Skąd, że na mnie to przeszło, taka zdolność, którzy brali we frankach i dobrze wychodzili. Wiesz, wzięli na przykład 30 koła, a potem frank spadł, mogli sobie pożonglować tym, nie? Więc frank był przez lata stabilną walutą. Nikt by się nie spodziewał. I to był mój największy błąd. Gdyby on się nie wydarzył, spirala by się nie zaciągnęła, bo wiesz, dla mnie najważniejszym było obronić bastion pod tytułem mieszkanie. Ale nie jesteś w stanie, kiedy kalkulujesz ratę kredytu na 800 i nagle ona wzrasta ci o kolejne 800 albo 1000 nawet momentami. No nie, no nie jesteś. A zresztą teraz jesteśmy w bardzo podobnym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o kredyty. A uważasz, że kredyt we frankach to było oszustwo? Ja uważam z punktu widzenia prawnego, po tym jak rozebrano to, czy ja uważam, te tysiące wyroków, które zapadają w sądzie na korzyść frankowiczów, jak można było tak faworyzować, w ogóle film jest właśnie o tych frankach, nie? Zrobiony na faktach tak naprawdę. Banki faworyzowały, specjalnie nie dawały, udzielały tylko we frankach. Mamiły tym, wiesz, jakby bez żadnych. Mój kredyt był załatwiany na poziomie oddziału. Jeszcze dyrektor wydawał decyzję. O dziwo, znając się z laską, która sprzedawała mi mieszkanie, i o dziwo, pan się nie martwi, my się dogadamy. No, wiesz, jakby PRL-ka pełna we współczesności była, nie? Więc to ja, wiesz. Mogę powiedzieć, że czuję się trochę ofiarą tego systemu, który tam był, ale nie mam do tego pretensji, bo przecież miałem rozum, nie? No właśnie, to jest teraz pytanie, czy miałeś? No bo wiesz, jak jest z edukacją, jeżeli chodzi o to. Ty miałeś dowód i miałeś możliwość, żeby to ewentualnie... Ktoś ci dał możliwość, żebyś popełnił błąd. Mam przyjaciółkę, prawniczkę, która znam ją od 20 lat i ona do mnie zawsze mówi, no ale przecież nikt ci nie kazał podpisywać. Wiesz, ona jest tak gadana, że pozdrawiam serdecznie, nie będę z tym dyskutował, bo faktycznie mogłem iść nawet do radcy prawnego i się zapytać. Wiesz, nikt o tym nie myślał wtedy i nie można zwalać tego na swój brak kompetencji. Tak. Ale też byłeś dzieciakiem. Kto normalny daje dziecku kredyt tak duży? No tak zupełnie serio. No nikt. No, ale wtedy rozdawali na lewo i prawo. Ale wiesz, nie mogę wiecznie być w takiej pozycji, że cały świat jest zły, tylko nie ja. No nie, nie, ale tutaj nie rozmawiamy o tym, no bo ty nie, ty zapomnij sobie tak zupełnie serio. Nawet jak sobie czytałem o tej twojej drodze. No. Nawet to, że poszedłeś mieszkać do ogródków, tam tych rodzinne ogródki działowe, tak to się nazywa? Rodos, no. No i mieszkałeś tam w altance, w szopce na narzędzia i tak dalej. Twoje mieszkanie się wynajmowało, żeby to spłacać. To żeby się spłacało, no. Dokładnie. Mieszkałeś tam do września, potem od września wynajmujesz małą kawalerkę. Dokładnie, moim, tak? Żeby po prostu jakkolwiek, pomyśl sobie, gdzie było twoje ego i to wszystko. To nie było tak, że ty chciałeś dobrze od samego początku i ty nawet już, jak było źle, to chciałeś dobrze. No, dlatego mnie zastanawiało to, że kto daje tak dziecku, no bo to jest, byłeś dzieckiem w zupełności, no na 100% byłeś dzieckiem, daje dziecku tak duży kredyt. No to jest po prostu, wiesz, bo to jest tak, jakby dał ci ktoś pistolet, powiedział, że to jest na kulki. Ale to była prawdziwa amunicja, no, która mogła cię zabić. Kredyty dawali 18-latkom przecież wtedy, 19-latkom. Ale to tak od ręki na wszystko, wiesz. I, ale to z drugiej strony my też powinniśmy, ja wiem, że tej edukacji nie ma i wiesz, z perspektywy, będą strasznie w dzisiejszym momencie dużo emocji szarga, jak myślę o tamtym okresie, bo najłatwiej byłoby powiedzieć, że to nie ja byłem winny. Ale z drugiej strony, kurczę, kiedy daliby mi pistolet i zabiłbym kogoś, to bym powiedział, że byłem dzieckiem. Wycelował ale nie, no, kogoś, dobrze, wiesz. No ale to wtedy ktoś musiałby ci powiedzieć, że musisz do kogoś strzelić. No i co, nie miałbym swojego odróżnienia dobra od zła, wiesz, mogliśmy odróżnić. No to trochę prostsze się wydaje jednak, bo przeczytałeś umowę, którą podpisywałeś? Co, nie rozumiałem jej, czytałem, tak zacząłem czytać, ale nie rozumiałem jej totalnie. Mam ją do dzisiaj, bo teraz ruszyliśmy sprawę w sądzie, więc mam ją do dzisiaj i dalej jak ją czytam, ona jest dla mnie niezrozumiała, w przeciwieństwie do współczesnych umów. Natomiast faktycznie jeden zabieg, który się dział tamtymi kredytami i zawsze jeden zabieg, który się dzieje kredytami, pamiętam teraz właśnie, co się działo w mojej głowie. To kiedy jesteśmy biedni materialnie i próbujemy chcieć coś mieć,
i zapominamy o tym, że to trzeba będzie spłacić i liczymy się z konsekwencjami, ten kredyt nam ułatwia wejście w to, żeby posiadać coś, czego normalnie byśmy nie mieli, a spłaci się, a odroczy. I to łatwość, dostęp do tego w tamtych latach no, powodował atrakcyjność tego, że wiesz, dobra, to się kiedyś spłaci. Przecież tak w Stanach żyją, tak w Niemczech żyją, zapominając o tym, jaki poziom finansowy mamy my, nie? Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Zielona Polska, dokładnie pamiętam ten czas. Mieliśmy być drugą Irlandią. No, dokładnie. Ale jak wyglądał ten moment, od momentu już kawalerki do momentu, kiedy zaczynasz zarabiać pierwszą kasę z YouTube'a, czyli 2016 rok, to była tylko i wyłącznie bardzo i to bardzo ciężka praca, żeby jak najwięcej zarabiać tej kasy, żeby po prostu ustabilizować sobie życie? Ty miałeś jakieś życie w tym okresie? No tak, staraliśmy się mieć życie. Gdzieś tam dostałem mały spadek po babci, bardzo mały, tu jest tam 100 parę tysięcy. W 13 roku z większej części jeszcze dobustowałem część tych długów, spłaciłem i kupiłem wtedy swoje rancho, te co mam teraz obecnie poza Kościerzyną i resztką sił jeszcze po ślubie tam żeśmy mieli w 13 roku Holenderkę, która tam stała i stoi do dziś sympatycznie, więc to była moja taka enklawa, która dawała mi namiastkę tego, że może kiedyś to życie będzie fajne i wtedy snułem marzenia i plany i wtedy postawiłem sobie pierwsze cele, że taksówka ok, ale spróbuj się rozwinąć i spróbuj to pospłacać, wyznać sobie okres kilku lat, żeby ci się to udało i oraj. Więc tak robiliśmy, w międzyczasie mieliśmy życie, mieliśmy znajomych, jeździliśmy tam na tą działkę dwa tygodnie w roku, wiesz, jakoś tam się udawało wycyrklować te pieniążki. I taki fajną wizję sobie stworzyłem, że tą Holenderkę zabuduję, ocieplę, wiesz, przyczepę swoją. No 50 metrów to było większe niż moja kawalerka, która miała 29,8. Więc taki był plan. I potem był plan, że kupię, uda mi się odłożyć i kupię maszynę do przecinania drewna. A od chłopaków będę brał, bo mają lasy swoje, kupował drewno, przecinał na deski, suszył, sprzedawał. Już rozeznałem się w tamtym rynku, mówię, kurczę, wiesz, 10-12 tysięcy lekko można mieć, nie? No to więcej niż na taksówce miałem. I mogę robić już życie na tej wsi z dala tego miasta i coś robić. I tak powoli do tego dążyłem. I gdzieś po drodze wróciłem do internetu, bo mnie nie było chwilę po rozwodzie w internecie, bo skasowałem internet, wyłączyłem internet i potem go włączyłem, wróciłem na Facebooku jako pogromcy jezior wędkarstwo spinningowe, bo zakochałem się w wędkarstwie właśnie dzięki temu, że tam kupiłem tą działkę. Były próby wcześniej wędkarstwa u mnie na osiedlu, ojciec raz mnie zabrał na ryby, ale starym sprzętem, który się plątał, on strasznie był nerwowy w wiązaniu tego, rzucał tym, brzydkie słowa wypowiadał, jakoś mi się to nie podobało wcale. Potem jeszcze raz z pierwszą żoną byłem na rybach, gówniarz obok mnie wyciągnął szczupaka, może takiego małego. Ja mówię, jaka piękna ryba, mówię, chciałbym zacząć to łowić. No ale potem przyszedł czas rozwodowy i zapomniałem o tej pasji i ten czas wrócił, kiedy, wiesz, moja obecna żona zabrała mnie do tej miejscowości, gdzie jej rodzice przyjeżdżali. Jeszcze wtedy, jak jej matka żyła. I mówię, tu chcę raz, żeby mieć działkę, a dwa, muszę iść na ryby, nie? I udało mi się tam za kilka stówek zebrać sprzęt i tak się zaczęła pasja. Jak ta pasja się zaczęła, ja wróciłem do internetu, zobaczyłem, że internet gdzieś zabłądził. Jak dla mnie wtedy pierwszy raz źle skręcił i dzieci nie robią nic innego poza gamingiem, Minecraftem i czymś innym, czego ja totalnie nie rozumiałem, że nie mają żadnej pasji. I wtedy z kumplem Tomkiem, pamiętam jak dzisiaj, z którym jeździłem na taksówce, który był świadkiem na moim ślubie, stąd gdzieś tam to potem nasze to życie się rozeszło później, mówię, ej, zróbmy coś dla dzieciaków. Weźmy na Facebooku, założymy fanpage, bo to jest teraz modne. Wędkarstwo, pogromcy jezior, wędkarstwo spinningowe. No i nawet wtedy moja obecna żona kupiła mi kamerę GoPro. Odżałowała, wiesz, kupa kasy. Odżałowała kasę, mówi, może to się uda. Coś tam, żeśmy próbowali nagrywać jakieś filmy i wrzucać na YouTube'a, żeby wrzucić dalej na Facebooka. Bo to nie wiedzieliśmy, że YouTube jest nośnikiem kanałowym, tylko uważaliśmy, że Facebook jest takim, że taką stronę prowadzimy blogową, nie? I tak sobie te filmy powstały ze sztuk 3. Ja totalnie tego nie czułem, nie mogłem się w tym odnaleźć. Montaż, wszystko, Tomek też nie miał czasu i ludzie tego nie oglądali. Stwierdziliśmy, że kijem nie zawrócimy Wisły. No widziałem nawet ten film, bo tam był taki urywek filmu, jak nagrywałeś film na 500 000 widzów. I tam był ten film, krótki urywek filmu z wędkarstwa, co było bardzo i to bardzo ciekawe. Ale też mnie zastanawiało, bo jeszcze wrócę tylko trochę na tej osi czasu. Kiedy
po tych wszystkich kawalerkach i tak dalej, kiedy twoje życie zaczęło się normować? To w takim okresie kawalerki już zaczynało twoje życie wyglądać normalniej? Jak człowiek, tak? Żeby mieszkać, tak, żyć. No, że mieszkać, że tak, masz życie, tak, że masz pracę, że jesz odmiar, na urlop. Że nie musisz się martwić. Znaczy martwiłem się cały czas, wiesz, to nie było życie spokojne. Ale miałem setki tysięcy długu, no bo do spłacenia kawalerka, która za 200 tysięcy miałeś do spłacenia 400 czy 500 tysięcy łącznie, bo tak wyglądał frank, plus jeszcze tam kilkadziesiąt, czy na początku kilkaset, a potem kilkadziesiąt tysięcy kredytów, plus ZUS, który się kumulował i nie przeszedłem na pełen ZUS, tylko płaciłem zdrowotny, więc wiedziałem, że to mi się tam skumuluje. No i to było takie, wiesz, creepy, nie? Gdzieś tam w głowie, ale to powiedzmy, że od roku 11, 12 już to życie zaczynało wyglądać normalnie i zacząłem normalnie funkcjonować, ale tak naprawdę okolice roku, w którym się to przewróciło, czyli gdzieś koło 14 jeszcze, błąd samochodowy zrobiłem. Chciałem z starej piątki przeskoczyć, mimo że była ładna zrobiona, na siódemkę nowszą, E38. Kupiłem strasznego paździerza nadającego się dzisiaj do serii Patologia polskich autohandli. No ale wiesz, wtedy moja wiedza motoryzacyjna była na poziomie zero jeszcze, tak? A my bajem pantofelek to jest pojęcie adekwatne do mojej wiedzy motoryzacyjnej w tamtych latach. Znałem się na modelach aut i tak dalej, to mi się interesowałem, ale mechanicznie i technicznie byłem strasznym lafiryndem. Nic nie umiałem. I powiem ci, kupę kasy żeśmy w to włożyli, auto, żeby ono na tej taksówce powstało, i ono się po prostu sypało. Ono się tak niemiłosiernie sypało, że budżet państwa w 2023 roku przy tym to jest nic, nie? I to czy ten oficjalny, czy nie. I padła decyzja ostatkiem sił na przełomie 13-14, że utoniemy. Ja już nie mogę jak zarabiać, bo to auto stoi na warsztacie, nie mam pieniędzy na życie, nie? Za grosze to sprzedałem, jakieś 6-7 tysięcy, co było, wiesz, 1/5 inwestycji w to auto. I kupiłem Toyotę Avensis T22 zieloną, bez gazu jeszcze wtedy. Rzutem na taśmę pożyczyłem na ten gaz i nagle moje życie wróciło na właściwe tory. Ja mogłem jeździć, tłuc kilometry, człowieku, niczym się nie przejmować. I w 14 roku, kiedy Tomka poznałem już w korporacji, w której jeździłem nowszej, Tomek zabrał mnie na warsztat samoobsługowy i mówi, patrz jeszcze, jak życie może być prostsze. Mówi, patrz, jak się wymienia tarcze i klocki. Ja mówię, kurwa, fajne to, nie? Ja mówię, a weź pokaż coś jeszcze, a jak to, i tak chodzę i interesuję się, coraz bardziej mi się tam podoba, nie? No i wpadam na drugi genialny pomysł, mówię, a załóżmy kanał, mówię, taki, żeby pomóc tym ludziom, bo ja nieraz na mechanikach się naciąłem, nieraz się naciąłem na życiu i mówię, tu w życiu takim moim na co dzień, i ci ludzie, którzy tam przyjeżdżali, to nie byli taksówkarze, to byli ludzie pasjonaci do motoryzacji. I ta pasja do motoryzacji zrodzona wtedy w KMF-ie, no była bardzo silna i wróciły pragnienia, chęcia bycia szkoły mechanicznej. No i wtedy powstał kanał Miłośnicy Czterech Kółek Zrób To Sam, czyli najdłuższa nazwa kanału na polskiej scenie YouTube'owej. Nie kojarzę dłuższej. Ja też. Nie można było napisać 4K, nie? Trzeba było tak. I wiesz, miało być huczniej, że wszyscy razem i tak dalej. No skończyło się na teatrze jednego aktora, bo tylko ja jakoś tam się w tym odnajdowałem. No i to się tak zaczęło, gdzie 15 rok jeszcze finansowo, wiesz, żaden był 3000 widzów tam mniej więcej chyba było, z tego co ja pamiętam, ale mówię z głowy, czyli z niczego, bo ja tam śledziłem sobie dokładnie te liczby, jak opowiadałeś o tym, to ten 16 rok był już taki potężny, gdzie tam już nastawiłeś się też bardzo mocno. Wiesz co, 15 rok był mniejszy dla mnie, bo to było 8 filmów z mechaniki, z diagnostyki takiej prostej. Praktycznie minimalna widoczność tych filmów. Trochę tam wrzucali go na Joe Monstera i na Wykopa, ja też to wrzucałem. Trochę tam ludzie klaskali, a największy przewrót subskrypcji zrobiłem w 15 roku, kiedy wystylizowałem się obecnie, czyli brudkę sobie przyciąłem, marynarkę ubrałem, powiedziałem siema, to zacznijmy poważnie kręcić tego YouTube'a od przyszłego roku, zróbmy szał i wtedy w grudniu 15 roku dali mi kredyt zaufania i wtedy mogło być tak, że koniec roku skończyłem mając 3000 może, 2900, coś takiego, nie? I tym samym ułatwiło mi to start 16 roku i dużą popularność, ale to też nie było za darmo. To było tak, że nakręcałeś to portalami Joe Monster i Wyko, które to nakręcały, które mnie bardzo lubiły i szanowały do momentu, kiedy nie zacząłem zarabiać pieniędzy, bo wtedy byłem twój blej w ogóle. No to wiadomo, sprzedałeś. Standard. Nie to, żeby inaczej, nie dało się rozwinąć po prostu kanału, nie? No.
I monetyzacja wtedy jeszcze leżała mocno, mm-hmm. nie? Ale w 16 stałem się największym kanałem motoryzacyjnym w Polsce, nie? No już w ogóle trzeba na ciebie pluć. No, to już w ogóle trzeba na mnie pluć. Nieprzyjemne, straszne. Tak, i skończyłem z 200 tysiącami widzów i pierwszymi kontraktami reklamowymi w połowie wakacji. I musiałem podjąć bardzo szybko decyzję, czy odejść z taksówki, czy nie. No, ale był też okres, przecież o mały włos byśmy zamknęli kanał, tak, z Brianem opowiadałem, no właśnie na 500 tysięcy, że ja mówię, Brian, no nie daję rady, mówię, nie dam rady tylu odcinków na taksówce, tylu odcinków na taksówce. I ja mówię, nie mam czasu, długi rosną, muszę przyprzeć, muszę zostawić kanał i muszę lecieć swoje życie ratować. On mówi, o nie. I wtedy pożyczył mi tam parę tysięcy złotych, nie? Parę tysięcy dosłownie, nie paręnaście, nie parędziesiąt. I to pozwoliło, on dobry rzut zrobił, rzutem na taśmę to dało moment, w którym bujnęłem się tak, że akurat jakieś kontrakty pierwsze weszły, rozliczyłem się i można było ruszać z kopyta na 17 rok z dużą, wieloma kontraktami szło Allegro, zerwałem kontrakt, który uważam, że był dla mnie bardzo, wiesz, gościu, z którym współpracowałem od hurtowni motoryzacyjnej pierwszej, skrzętnie wykorzystał to, że kanał mega szybko się rozwinął i stwierdził, że nie ma negocjacji, brniemy do końca roku. Wiedząc o tym, że już nie pójdziemy wtedy w nowym roku, korzystał swoje, ale dobrze, umowa to umowa, jestem honorowy, więc... Wywiązałeś się. Wywiązałem no dobra, się. Ale skąd ty to miałeś, że... No bo to nie były takie oczywiste czasy jednak do tego, żeby tak nagrywać, żeby też wyjść z tym, no bo trzeba mieć taką osobowość, pewność siebie na pewno. No bo... Nie miałem w ogóle. No właśnie, bo ty też nie lubiłeś za bardzo na początku kamery, mówiłeś o tym wszystkim, no ale, ale to ty byłeś inicjatorem, tak samo była ekipa, przetrwałeś tylko ty. Dlaczego? No. Wiesz co, ja jestem strasznie upartym bydlęciem, nie? Mhm. I kiedy... Ja jestem typowym Polakiem, bo przecież to żona była sygnałem zapalnym, który powiedziała, żeby to, wiesz co, stary, a głupi się wygłupia przed tą kamerą, weź zostaw to w ogóle, nie rób sobie wstydu, mówi, żeby to chociaż 200 zł miesięcznie zarobiło, to ja bym to zrozumiała, nie? Żeby to chociaż, jakie kwoty mówimy, nie? Ja mówię, kurwa, potrzymaj mi piwo i właśnie wtedy ta marynarka i tak dalej, nie? I kiedy... Mi się to zaczęło też bardzo podobać i powiem ci, po kilku odcinkach, kilkunastu, była trochę łatwiejsza. Przeżyłem ten okres pierwszego roku montażu, uczenia się tego, bo czułem się boomerem strasznym przez wycofanie z internetu. Poznałem jakichś innych twórców w 16 roku, typu Chwytak, Unboxal i tak dalej, których pozdrawiam serdecznie. I stwierdziłem, że okej, da się to robić, nie zdając sobie z konsekwencji, bo nikt mi nie powiedział, co to znaczy być osobą medialną, że już nigdy nie będziesz miał życia prywatnego, nie? Więc robiłem to, siedziałem w garażu, jeździłem na taksówce, robiłem tego YouTube'a. Potem w 16 roku, jak już się wycofałem z taksówki, dalej robiłem YouTube'a, ponosząc powoli konsekwencje bycia popularną osobą, ale jeszcze mało rozpoznawalną. Bagatelizowałem je, że tam raz na ruski rok ktoś podejdzie po zdjęcie, czy tam pogadać, bo mnie poznał. I zabrnąłem w to po prostu za daleko, nie? A z drugiej strony lubiłem realizować się w rozwoju tej mechaniki pojazdowej. Ja nigdy nie uważałem siebie za mechanika, ja nigdy nie uważałem siebie za eksperta. W telewizji wręcz prosiłem, żeby nie przedstawiać mnie w ten sposób, bo wiesz, dla mnie ekspert to jest od Colgate'u albo Blendametu, nie? Tam już ekspert Colgate, nie? I bardzo prosiłem, żeby unikać tych słów i skojarzeń. Ja po prostu uważałem się, że pomagam ludziom zarażać ich do pasji związanej z mechaniką pojazdową i nigdy nie będę ideałem, i nigdy nie będę znał się na wszystkim tak dokładnie, jak trzeba. Po prostu pokażę im ten świat, który ja też poznaję, tak się vlogi zaczęły z mechaniką pojazdową, gdzie przecież powiedziałem, ja się będę z wami uczył. No tak, byłeś wiarygodny. Tak, i jakby ja się uczyłem i uczę bardzo wielu do dzisiaj rzeczy, jeżeli coś nowego wprowadzam. I powiem ci, wtedy zrozumiałem też na przełomie danych lat, że to jest szansa jedna chyba na milion w życiu, albo na 100 milionów dla ludzi, którą warto wykorzystać. Warto wykorzystać nie po to, żeby przebić to wszystko i obrócić w pył jeszcze większymi kredytami, bo już miałeś większą zdolność, to mogłeś żyć, nie? Tylko żeby odegrać swoje 5 minut wartościowe dla społeczeństwa. W 17 roku to mi właśnie pokazało, kiedyś okazało, że w szkołach jestem puszczany na lekcjach. Zarobić, ustabilizować sobie życie i w krótkim czasie, w perspektywie kilku lat, zapewnić sobie emeryturę na całe życie, nie?
dalej nie wiedziałem, z jakim ciężarem psychicznym to się wiąże, ten 16-17 rok, bo tam jeszcze tam dramy rozstania rodziny i bardzo ciężko to przeżyłem, bardzo mocno uciekając w alkohol, we wszystko inne. W 17 przychlast popularności pod tytułem już jeszcze problemy z jedną ekipą, no to nie były problemy, oni w porządku wszyscy byli, tylko nie umiałem sobie poradzić emocjonalnie, że tak reagowali, na przykład kiedy zmieniłem otoczenie, no bo mieli inną wizję niż ja, nie chcieli ze mną się rozwinąć, albo kiedy zmieniłem znowu miejsce 17 na 18. Pierwsze jakieś oszustwa na mnie padły z tą otwieraniem marki Czterech Garaż. Pierwszy warsztat i 3 miesiące stawiania warsztatu marki, kiedy miałem największą dramę rodzinną, która przykreśliła kontakty z rodziną na całe życie, gdzie ja siedziałem, zachlewałem się tam w tym warsztacie, siedziałem sam, mały pokoik miałem. Jak się obejrzy filmy z okresu 2018 od stycznia do marca, to tam jest inny człowiek, nie? Tam jest człowiek, który po prostu już umiał prowadzić kanał, coś odklepał, wiesz, długo ten restart trwał, nie? Pogodzenie się z tą sytuacją. No ale dalej w potylicy miałem, żeby to robić, wiesz, żeby wykorzystać swoją, też już samolubnie w tym momencie, szansę i owszem, pomagać innym, robić to z myślą o innych, potem stąd te projekty wszystkie out i innych, natomiast żeby, wiesz, móc sobie zapewnić tą przyszłość, że gdzieś tam już nie popełnić błędu i nie wpaść nigdy w szambo, czyli koło życia zatoczyć. No bo kartka z kalendarza, w styczniu 2018 roku powiedziałeś, że stawiasz wszystko na jedną kartę. Od stycznia do marca wszystko, co mogło ci się zawalić na głowę, to się zawaliło. Tak. To co się dokładnie zawaliło? Jak to wyglądało? Co to były za rzeczy? Co? Kurde, nie wiem. Boję się trochę, wiesz, że te udzielenie odpowiedzi na to pytanie publicznie rozwiąże tajemnicę dziewicy z Sopotu, o której wiecznie mówię, czyli, wiesz, co się stało z rodziną, co takiego rodzina mi zrobiła. I nie zdarzyło się jeszcze, żebym publicznie powiedział, co takiego się zadziało. I myślę, że to, co oni mi zrobili w tamtym okresie, nie będę ich karał w ten sposób. To jest ich sprawa, to jest ich sumienie. Jak się zachowała mi najbliższa rodzina wobec mnie. Szkoda mi po drodze jednej też osoby, która jeszcze nie jest pełnoletnia i nie mam z nią kontaktu od wielu, wielu lat, która gdzieś ma pewnie jednostronnie przebraną tylko głowę. Ale myślę, że nie dostaniesz tej informacji, bo wiesz, można wbić komuś nóż w plecy i dwojako możesz to rozumieć, jeżeli mówisz o rodzicach i tak dalej, czy siostrze. No ale nie spodziewałem się, że przy tak inteligentnych, wykształconych ludziach możemy się pokłócić o wszystko, bo możemy, nie? Ale możemy dojść do konsensusu. Nie wiedziałem, że można się tak poniżyć do takiego stopnia i spróbować zrobić mi taką rzecz, jaką mi zrobiono. I nie, no bardzo mocno mi się świat zawalił, bo mi się zawaliły wszystkie wartości. O ile byłem kłótliwy z nimi cały czas, to jednak gdzieś tam mieliśmy kontakt i zawsze dążyłem do tego, żeby próbować się jednak pogodzić, jakkolwiek by nie było. I nie, no mi się przewróciło. 13 rok był taki mocny rodzinnie dla mnie, bo tam babcia zmarła, trochę się mieszało u mnie w domu, u nich tam trochę się działo. Pomagałem, starałem się pomóc i tak dalej. I nie rozumiem właśnie, czemu ojciec też się obrócił ode mnie, któremu zresztą mocno starałem się pomóc w tamtych latach, 13, 14, 15. No i mam perspektywę 18 roku, kiedy, wiesz, z jednej strony stawiam na jedną kartę, żeby otworzyć warsztat i tak dalej, a z drugiej strony dostaję pismo człowieku, które jest dla mnie... Ja chyba, kurwa, prawie w ramkę, nie? I gdzieś je będę trzymał, bo... No, nie wiem. No, tyle. Jesteś bardzo emocjonalnym gościem? Myślę, że tak. Myślę, że jestem bardzo emocjonalną osobą, która dzisiaj już uspokoiła swój temperament, natomiast emocje, krzywda ludzka bardzo często biorą nade mną górę i kończy się to, wiesz co, ta kariera spowodowała, że czasem rozwalony mam system, bo starasz się pomagać wielu ludziom na różnych płaszczyznach, w różnych seriach, robisz to publicznie. Czasami starasz się też prywatnie wyciągnąć do kogoś rękę, do widza jakiegoś, nie? I to nie jest tak, że ja nie pomagam. To jest po prostu tak, że ja nie robię z tego filmów, jak niektórzy, że latam, pomagam, nie chcę komentować, wiesz, dla mnie to jest złe, nie? Jakby granie, no okej, pokażę się medialnie, że jesteś dobry, no ale nie. Ale czemu wraca to konsekwencją do mnie? Bo wyobraź sobie sytuację ostatniej takiej typowej pomocy. Był jakiś chłopak, który do mnie coś tam pisał. Gdzieś przeczytałem, że jakbym miał parę z ubrań do oddania, to czy mógłbym mu oddać, bo on ma taką straszną sytuację i tak dalej.
Ja stwierdziłem, że mordo jasne, odezwij się do mnie po wakacjach. I on się odezwał do mnie po wakacjach, żeby mi się przypomnieć i mi ta wiadomość przeleciała. Potem wyzywał mnie od najgorszych, że jestem patusem, celebrytą i tak dalej, że zapomniałem o nim. Mi się trochę przykro zrobiło i ja spełniłem swój obowiązek, jaki miałem wewnątrz siebie. Wysłałem mu wtedy, wiesz, zmieniłem rozmiar swój o dwa rozmiary w dół, albo mojego rozmiaru poprzedniego. Wysłałem mu ciuchów, które jeszcze miały metki na sobie, bo miałem niewypakowane. Naprawdę outfit na 3 lata do chodzenia. Puma, Nike, Adidas i tak dalej. Buty nowe nawet nie noszone. I był mega wdzięczny, cieszył się. Dalej zaczął na mnie naciskać. Bo mu brakuje od pierwszego do pierwszego. Ja mam tyle pieniędzy. Dziwnie, ale okej, nie? No teraz mu pożyczyliśmy, przelaliśmy, moja asystentka. Nie pożyczyliśmy, tylko daliśmy raz 2000. Widziałem, że go to kroczkowanie moje jara, że on by chciał mieć zegarek. No to żeśmy mu na święta taki zegarek dali. I dałeś palec i nagle cały czas daj. A jak nie dałeś, to było wyzywanie. Kolejna sytuacja na YouTubie ma miejsce. Wyobraź sobie, że pisał do mnie widz, który ma jakąś tam niepełnosprawność i też nagrywa filmy. Jak myślisz, ile dostajemy wiadomości na wszystkich możliwych? 12 tysięcy. No, więcej już teraz. Więcej. Na wszystkich social mediach, jak policzymy, wiesz, to różnych prośb o pomoc i tak dalej. Czy notorycznie powtarzany mail z prośbą o pomoc, których jest tysiące, może zostać odrzucony, bo nie jesteśmy fundacją charytatywną i go nie rozpatrzymy, kiedy otwiera skrzynkę i codziennie łysy pomóż, jest od łysy pomóż, bo mi pękła opona, po łysy pomóż, bo ktoś umiera, nie będziesz już, nie jesteś do tego, nie da się tego po prostu. No i ten nowy człowiek pisał o pomoc, bo chciał sobie jakiś trip życiowy sfinansować, wymarzoną wycieczkę czy coś, jakaś tam fundacja też mu pomagała i tak dalej. Ja mu 2 razy nie odpisałem albo 3, czy mój management, czy ludzie, którzy są do tego zatrudnieni, bo nie wiedziałem nawet o takiej sytuacji. Nawet jakbym wiedział, pewnie co by to zmieniło w moim życiu, skoro wolę pomóc jakiemuś hospicjum na rejonach, wydać kilkadziesiąt tysięcy, gdzie naprawdę wiem, że to jest potrzebne, niż komuś, kto chce spełnić jakieś swoje małe marzenie. Super, cieszę się, że są inni, którzy chcą w tym momencie mu pomóc, ale ja wolę pomóc komuś innemu. No tak. Dajcie mi wybrać, komu chcę pomóc. Wziął kamerę, zaczął mnie wyzywać od skurwysynów. Wiesz czemu? Bo zrobiłem wywiad u dużego w Maluchu, gdzie powiedziałem, że wydałem na ciuchy jakoś bardzo duże pieniądze, bo miałem taki kaprys, chciałem raz w życiu spróbować i nie ukradłem nikomu tego, bo ja sobie kupiłem buty za tyle, a jemu nie pomogłem na wycieczkę. Pluł na mnie rzewnie. Pluł na mnie, to może w internecie zobaczyć. Nie ma tu żadnych wyświetleń, ale tak jeszcze nie widziałem, żeby dostać w ryja. I im bardziej starasz się pomóc, przekładasz to tak samo na te fury marzeń, auta dla widzów, autorentgen nawet, serię, które wydajemy naprawdę z własnej kieszeni kupę pieniędzy, dostajemy też w ryja potem, nie? Bo ktoś jest roszczeniowy. No bo co? Kogoś wybrałeś, a kogoś nie, bo to jest ten sam problem zawsze co ze zbiórkami. Jeżeli udostępnisz jedną, to jest wtedy, że jesteś zły, bo nie udostępniłeś wszystkich, a ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, jak dużo się wtedy tego dostaje. No i to tam jest bardzo, bardzo duży problem. Ja staram się grzecznie tak ludziom odpisywać i tak było z małą Amelką, gdzie się zgodziłem, bo Brian wtedy do mnie przyszedł i mówi, weźmy zróbmy fajną akcję. Chuja, żeśmy zbierali. No tak, 20 parę tysięcy ci wszyscy się nikt nie rzucił, ale spam, jaki dostałem potem, to było kilkadziesiąt tysięcy wiadomości od tego, że przerysowałem auto i nie chce mi się pracować, pomóżcie mi zebrać na mój projekt, na mój gruz, po naprawdę tragedie ludzkie, ale słuchaj, nie da się. No nie da się. Nie da się. Nie da się i naprawdę, jeżeli chcesz zrobić to dobrze, to naprawdę musiałbyś usiąść, zaplanować strategię, to nie może być jeden wpis na Instagramie, to kompletnie niczego nie pomaga. Naprawdę, jeżeli chodzi o takie udostępnienia, to musi być jakaś promocja, to musi być zaplanowane. A druga sprawa jest taka, że często ktoś oczekuje od ciebie tego, żebyś ty się do tego przyłożył, a robi tylko Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Tak. I też trzeba pamiętać o tym, no niestety, to jest bardzo trudna sytuacja, ale też z tej strony, kiedy jesteś tą osobą, która teoretycznie może pomóc, ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak możesz pomóc. Bardziej byś pomógł wpłacając 100 zł, niż udostępniając to u siebie na Instagramie czy gdziekolwiek, bo po prostu ludzie to zazwyczaj zlewają. Jest tak dużo kontentu, że nawet nie ma jak tego przemienić. W sytuacji teraz, kiedy na przykład tunerowi z naszego środowiska, którego nie znam osobiście, ale widziałem, kim jest i co robi, miał tragiczny wypadek na hamowni, gdzie wiesz, twarz czaszka połamana, człowieku, po prostu fatalna historia. Widzę, jak tam wszyscy się pucują, że jest tu, trzeba mu pomóc i tak dalej, reklamują. I widzę, że nikt nie wpłacił ani złotówki z tych ludzi, co wiesz, refleksowali się tą historią, pokazując, że są wspaniali. My nie mieliśmy oporu, żeby tam anonimowo, bez udostępniania pomóc największą kwotą, jaką już była w zasięgu. Czy ja nie mam z tym problemu, na przykład to bardzo moja ekipa mnie za to
nienawidzi, bo od tego trzeba podatek zapłacić, potrafię prowadzić imprezę gdzieś, bo zacząłem wreszcie prowadzić imprezy. Mm-hmm. Przez lata byłem niedostępny dla ludzi, bo się bałem do ludzi wychodzić mm-hmm. i od tego roku ogłaszam publicznie, że można pisać do nas, żeby prowadzić imprezę. Masz honorarium, kilkanaście tysięcy za imprezę. Wiesz, że ja potrafię mm-hmm. to honorarium ze sceny wyrzucić na akcje charytatywne? Bo mamy akurat jakąś licytację. I mi jako prowadzącemu widzę ludzi pod sceną, że jest przejażdżka jakimś super autem, naprawdę super, są 2-3 bańki i zbierają na bardzo szczytny cel. Jakiś tam charytatywny, nie? I te pieniądze całe oddają. Czyli ci ludzie poświęcają swoje auto, czas, paliwo. I ci ludzie pod sceną nie licytują. A ty jako prowadzący nie wiesz za bardzo, co zrobić, wiesz, to za stówę głupio wylicytować przejażdżkę autem za 3 bańki. No i tak się ostatnio w Bielsku-Białej rozpędziłem, że całe swoje honorarium wylicytowałem. No to się przejechała asystentka, a to dyrektor się przejechał, 2 puste jazdy były, to rozdajcie komuś potrzebującemu. No ale wiesz, no tak jest, no tak się czasami robi, nie? I z tego... To dobro wraca, ale to dobro musicie wiedzieć, że to jest miecz obusieczny, jeżeli chcecie pomocy twórców. My bardzo chcemy często pomóc i jedną pomocą, tak jak powiedziałeś, udostępnieniem zbiórki dostajemy nie tylko co spam, bo to nie jest istotne, ten spam ja bym przeżył, ale pretensje. Ja dosłownie mam wiadomości, które zachowałem sobie w screenach, ty skurwysynu, tej gówniarze małej pomagałeś z tym rozszczepieniem mięśni i tak dalej, gdzie nie było leczenia dostępnego w Polsce i kosztowało setki tysięcy miesięcznie, a mi nie chcesz pomóc, bo furę mój chłopak rozbił? Tam jest mniej potrzebne, tam na pewno się by uzbierało. Niestety, bo też ja zawsze tak próbuję ich rozgrzeszyć tym, że to są ludzie w wysokich emocjach i nie traktuję tego zbyt poważnie, a zaczynają od emocjonalności, bo zastanawiają mnie, czy ty kiedyś zagłuszałeś kiedyś swoje emocje. Wiesz co, ja zagłuszałem swoje emocje, dlatego zachorowałem na serce. Alkoholem i tabletkami nasennymi, nie? Bo narkotyków nie brałem. Jakby pytałeś się, czy brałem, no marihuanę paliłem, ale wiesz, ja raz w życiu spróbowałem efedron i nic innego. Nie, nigdy koksu, nic nie spróbowałem, mam 37 lat. Nie mam takiej potrzeby wewnętrznej, więc ja swoje emocje przez dużo lat zagłuszałem alkoholem przed snem bardzo dużo, dlatego że nie mogłem spać. A kiedy pojawiły ci się pierwszy raz problemy ze spaniem? Wiesz co, już w 16 roku, kiedy ten kanał bardzo mocno, nie, co ja pierwsze, w 13, 12, kiedy te długi i to wszystko, siedzisz i masz korbę, człowieku, że ty jutro nie chcesz wstać, no to sobie tam dziabniesz coś, nie? Ale tak mocniej to, kiedy dołożyłem jeszcze do tego YouTube'a i nagle zaczęła mnie przerażać popularność, plus problemy z rodziną się zaczęły, no to już było amen. No. Nie chciałem pić, okej, okay. Brałem Zolpik i dobranoc, nie? Więc taki ciężki lek na sen. No i wtedy przez te lata takiego zaniedbania, nie wątroba, nie trzustwa, bo to dobrze, polski organizm przyzwyczajony do nadmiernej ilości. Poza tym też nie miałem ciągu, że rano wstawałem i chciałem się pić. Nie, ja miałem po prostu alkohol, traktowałem jako usypiacz, nie? No i wiesz, rozregulowało się serduszko, zepsuło się. Nie? To tak popularność cię dojechała, bo ja czytałem o tej historii, jak Konrad z Magdą zabrali cię na jakąś imprezę i wtedy rozpoznawalność cię trochę zaczęła przygniatać. Tak, 2016 KMF i ludzie, z którymi, których lubiłem bardzo. Bardzo źle, że tak skończyliśmy tą znajomość bez powiedzenia sobie w twarz, co nas boli, nie? Bo tam po prostu jak ja odszedłem dalej, ja miałem ku temu swoje powody i wszyscy wiedzieli, ale to zostało, wiesz, że celebryta już nie pamięta o nas, a tak nie było. I wtedy wychodzę z tego garażu, wchodzę na imprezę, bo chcę drifting pooglądać, czy jakieś coś innego i każdy do mnie podjeżdża o zdjęcie i autograf. Ja mówię, kim ja, że jestem, że wy to takie rzeczy mnie prosicie. Dla mnie to była nienormalna sytuacja. Wręcz chyba byłem jedną z tych osób, która nigdy nie chciała być nikim znanym. I moi koledzy z YouTube'a, którzy się równo ze mną rozwijali, ja widziałem, że oni się karmią tym, że są popularni i buduje im to ego. Mi to obniżało samoocenę, mi to obniżało, może nie samoocenę, obniżało wartościowość. Jakby zaburzało mój wizerunek na wszystko. Wiesz, ja dalej gadałem tylko do kamery, ja nie widziałem was z drugiej strony. No i widziałem w komentarzach, że robimy coś dobrego i tak dalej. Kiedy przyszło zbicie z realnością, kiedy okazuje się, że w żadnym miejscu publicznym nie możesz zjeść spokojnie, przejść spokojnie, nie możesz żyć spokojnie, być anonimowy, przejść nawalony, czy cokolwiek innego, no to zaczyna być problematyczne. Kiedy żenuje to twoich bliskich, bo nie wiedzą, jak się zachować, kiedy twoja druga połowa też nie wie, jak się z tym zachować, jak się z tym odnaleźć, to było mocno kłębiące. No dzisiaj, to wiesz, to trochę jak dla mnie z obecną władzą. No, jakoś się przyzwyczaiłem i cieszyć. Bardzo dobre podsumowanie, jeżeli chodzi o popularność. Naprawdę wyobrażam sobie takiego prezesa Kaczyńskiego teraz w tej całej sytuacji. No dobra, ale w życiu też miałeś epizod depresyjny, bo to jest bardzo delikatny temat, ale to ciebie widziałem, że to było bardzo mocno. Powiedziałeś, że był taki moment, że wyszedłeś i ludzie się zastanawiali, gdzie jesteś. I cię szukali.
Tak, okazało się, że nie mogę wyłączyć telefonu. Wiesz co, to było kilka spraw. Raz, że w domu się jakaś sprawa toczyła u mnie, ale nie ze mną, tylko powiedzmy z osobami, dobra, nie trącam tego, ale z kimś z rodziny, ale nie mojej, ale mi bliskimi osobami się toczyła, rzeź się tam toczyła. Do tego doszły coraz to większe zaburzenia impulsywno-kompulsywne, my to nazywamy nerwicą, wybuchowość niesamowita człowieku. No. Rzucałeś krzesłami. Rzucałem krzesłami, tak, że po prostu, wiesz, wszedłem na socjal, bo coś mi nie wyszło i chłopaki tylko widzieli, jak krzesło wyfrunęło z drzwiami, nie? Stawałem się coraz brzydszym człowiekiem, widząc to, że się staje coraz brzydszym człowiekiem. Bardzo dużą cegłę dołożyła do tego firma, która sprzedała mi Cadillaca, no bo wiesz, kiedy dostajesz telefon od osoby związanej z tą firmą, dość ważnej, i ktoś tam w trzeciej osobie próbuje cię zastraszyć, ale wali teksty, że wiesz, celownik w ciebie jest wycelowany, będą ci niszczyć życie, będą ci niszczyć karierę i tak dalej. Gdzieś to masz w dupie, a gdzieś to jednak ci w głowie błyska, bo a mówisz, stać mnie, to wezmę ochronę chociaż na jakiś czas, nie? Na działkę. I to były problemy. I w pewnym momencie kierat tak mocno przestał się obracać, że osiołek, próbując obracać tym kieratem, już dopadł się do tego kieratu, na tym sznurku się zakręcił. I ja w listopadzie 2022 w Warszawie, tuż przed otwarciem jeszcze, albo tuż po otwarciu, wiesz, nieczytelny okres dla mnie, w okolicy otwarcia warsztatu w Warszawie. Pamiętam, że już był taki wieczór, w którym nagle wpadłem w histerię, zacząłem ryczeć, wpadłem w szał i rano, nie przestałem płakać wstając, rozumiesz? Wstajesz 6 rano i płaczesz dalej. I mówię, ze mną byli najbliżsi wtedy. Był dyrektor zarządzający, wtedy menadżerka Monika, była moja asystentka i wszyscy nie wiedzą, co się dzieje i próbują ze mną rozmawiać na balkonie. Ja też nie wiem, co się dzieje. Ja mówię, wiecie, chyba... Jak mówiłem tyle lat, że mi się głowa zepsuje w końcu, to chyba mi się zepsuła, bo nie wiem, co się ze mną dzieje, nie? I chyba chcę pomocy, mówię, nie? Że bardzo chyba chcę pomocy. I wtedy nasłali na mnie oczywiście z samą moją, wiesz, jakby wyraźną aprobatą mojego lekarza, który już mi z serca wyciągał i też jakiś tam miał swój ostatnio problem i siadł i mówi, Michu, no masz problem. Mówi, idź do psychiatry, nie? No, a może mi się odkleja coś, myślę, nie? Że jakaś taka poważna choroba. Nie, do psychiatry się chodzi po to, żeby stwierdził, czy jesteś do leczenia psychologicznego, czy farmakologicznego. Na szczęście okazało się, że nie jestem do żadnego, że nie mam żadnej choroby psychicznej, tylko po prostu no, taki już duży stan depresyjny i nerwicowy, skrajnie ze sobą różne zestawienia. No i potrzebuję psychoterapii takiej dynamicznej. Nie? Miał cholerny zgryz ten psychiatra, bo to też przyjaciel tego mojego lekarza. Gdzie mnie wysłać, bo no, dość mocny charakter mam i dość... Co ty? Ty mocny? Dość ciężko mnie przegadać, drążę i czasami taka psychoterapia mogłaby się skończyć tym, że ja będę analizował psychologa, co jest mu nie na rękę. I tak się zresztą teraz na tych terapiach zdarzyło, ale to taki challenge mieliśmy po prostu. Nie wiem, bym powiedział sorry, nie? Jak ogląda to pani terapeutka, ale no tak bywa. I powiem ci, to dało bardzo dużo, nie? Mimo że gdzieś tam ten przełom, ja zrobiłem taką symbolikę sobie, powiedziałem, że nie mogę się ogarnąć, wstawałem, znowu pusto się czułem, nie miałem chęci do niczego i zanim jeszcze zacząłem tę terapię, to w tym okresie, zanim się wiesz, wpiąłem w listopadzie na terapię, to faktycznie jak już nie chciałem awantury w domu robić o nic, dosłownie o nic. I nie chciałem wybuchać emocjonalnie, po prostu wychodziłem, albo spałem w robocie, wiesz, nachlać się, pójść spać i tyle. No i wpadłem na jeszcze genialniejszy plan i siedząc w domu czułem, że się ładuję emocjonalnie, bo sobie nie radzę z tym, wiesz, z wieloma sprawami. Zabukowałem sobie na Kaszubach domek i pojechałem przemyśleć, przekontemplować swoje życie, przy oczywiście jakże mądrze, inteligentnie, w fazie alkoholu. Oczywiście w międzyczasie wpadłem jeszcze większą deprechę tak, na takim wiesz, alkoholowym ciągu. Ryczałem, wiesz, żyłem sobie taki, mówię, wyłączyłem telefon, a jeszcze coś mnie tknęło, żeby do ciotki SMS-a napisać takiego, ale wiesz, że wszystko okej, okay, że fajnie. Nie, to musiało źle brzmieć ten SMS i jak już włączyłem telefon z powrotem za jakiś czas, to no... Tam już prawie policja była wyjeździć, nie? Już szukali mnie, gdzie jestem, czy coś sobie nie zrobiłem i tak dalej.
ale szczerze nie miałem takich myśli, nie? Po prostu nie radziłem sobie i próbowałem sobie analizować, gdzie zabłądziłem w życiu, nie? Pamiętam ten cykl myślowy, kiedy stałem nawalony z widokiem fajnym na jezioro i tak sobie, wiesz, płacząc myślę, to znowu siedzisz i płaczesz? Przecież siedziałeś ostatnio i płakałeś. Pamiętasz tą woltancę? Weź się ogarnij, nie? Jakby mam zawsze takie coś w sobie, że no dobra, to trzeba się ogarnąć, nie? I dość szybko, bo kilka miesięcy terapii pojedynczej przeszło na dynamiczną i w kwietniu się już, kiedy wywaliłem ten film, on był najbardziej emocjonalny dla mnie, ten, gdzie jeszcze miałem tą brodę i jakby powiedziałem o tym wszystkim, co mi leży na sercu, na miłośnikach. Zrobiłem grube cięcie. Pamiętam 10 kwietnia symbolicznie po 3 latach znowu ściąłem brodę, wyglądając jak człowiek kciuk. I od tamtej pory, powiem ci, nie aktywowałem się, nie dałem się wyprowadzić z równowagi, a nawet nie wiesz, że byłem w firmie wczoraj tej, co mi sprzedała auto, zawieźli mi to auto i też nikogo nie zabiłem, ani nikt mnie nie zabił, nie? Co kosztowało mnie gigantyczny bagaż emocji, nie? Więc jak zdążysz to wyemitować w ciągu 2 najbliższych tygodni, to będziesz pierwszą informację przemycał. To znaczy, że Cadillac został oddany? Jak to? Zepsuł się kolejny raz. Silnik zepsuł się w listopadzie i firmy próbowały go naprawić. Ze skutkiem pozytywnym wydawałoby się. Potem jednak się okazało, że po 1000 kilometrów, że dalej ten sam błąd mimo napraw. Ja muszę proceduralnie, zgodnie z prawem postępować, więc chciałem tej firmie to oddać, żeby próbowali dalej ogarniać. Stracili autoryzację, bo zostali sprzedani, więc ktoś inny ich kupił, kto jeszcze nie dostał autoryzacji. Skończyły mi się serwisy w Polsce, ale mi się otworzyło prawo rękojmi. Więc skoro tak, no to zawiozłem, zażądałem naprawy lub wymiany na nowy wolny od VAT. Powiem ci, nagle tam wszyscy w serwisie zniknęli. Nie, chyba najsłabszego wypchnęli do mnie, nie? I co się zapytałem, to biegał, wiesz, do góry i z powrotem, do góry i z powrotem, ale sympatycznie, sympatycznie. Jest, takie życie jest przewrotne. Jest, jest, jest. Zobaczymy, co dalej. No tutaj show must go on z Cadillaciem, wiesz, ja nigdy nie odpuszczę tego. Dzięki właśnie tej firmie i wszyscy ludzie, którzy będą cierpieć z tego powodu, a będą cierpieć serwisy różnych marek, bo wziąłem się właśnie za nową serię i już nagrałem pierwszy odcinek o tych takich brzydkich zakrywkach. Taką turbokamerę robię w wersji miłośników 4 kółek, interweniuję w czyjejś sprawie i pokazuję najbardziej obrzydliwe patologie, których się nie boimy pokazywać, jak reagują producenci, sprzedawcy, te sprawy w sądach i tak dalej, to w sprawie klienta, nie? Więc będę rozjeżdżał salon po salonie, serwis po serwisie, nie? Wiesz, że jednak na dramach to świat się zbudował na nowo, więc... Nie, ja tu chcę pomagać ludziom, chcę jeszcze za darmo dać dział prawny, żeby pomagać tym ludziom. Jest taki odcinek, będziesz go budował parę miesięcy, żeby on się będzie rozwijał. No ale mam nadzieję, że też, wiesz, ktoś w podobnych sytuacjach będzie mógł skorzystać i też dużo prawnych, mądrych rzeczy będzie mówionych, nie? No, pierwszy odcinek mogę tylko zerować, będzie za 2 tygodnie. Wyobraź sobie o Toyocie nowej, która po wypadku, nowa Toyota została naprawiona przez ASO w Warszawie, także zagraża bezpieczeństwu i ruchu lądowemu i nawet przeglądu nie przeszła i prokuratura też przyjęła zawiadomienie o możliwość popełnienia przestępstwa przez dopuszczenie takiego pojazdu do ruchu, po prostu żeby zarobić na odszkodowanie, bo normalnie, żeby zrobili to zgodnie ze sztuką, to by była całka, więc nic by nie zrobili. Nie wymienili ramy w tym pojeździe, auto zostawia 4 ślady, a to, co prostowali, ponacinali flexem i próbowali rozgiąć młotkiem elementy konstrukcyjne nośne samochodu. Ludziom się w życiu nudzi, jeżeli mają takie pomysły na to, żeby w ten sposób... Ale to gigantyczny autoryzowany serwis. Tam się miliony mieli rocznie. Teraz jest pytanie takie. Czy to jest tak, że ten, kto jest właścicielem tego, zdaje sobie sprawę z tego, co robią pracownicy, którzy tam są w środku? Pojechał negocjować z tą firmą i mi by było głupio, bo firma nie chciała wiele, bo chciała, wiesz, zwroty za to i za to. A przede wszystkim też na przykład opłatę za parking, gdzie auto stoi od tego czasu na parkingu, bo sprawy są w sądzie, nie? No ale ten stwierdził, że nie, no, oni mogą inaczej, tam część mogą dać i tyle. Wiesz, z takim, no dobrze, wiesz, czuł się winny, bo przyjechał, czyli kumał, co się stało, ale to już totalnie jak się zaczęła kasa, że tam trzeba coś oddać więcej, to niech sąd decyduje. To w takim wypadku będzie bardzo ciekawy odcinek, ale o to też chcę z tobą jeszcze pogadać, jeżeli chodzi o YouTube'a, ale patrząc na ciebie jak na takiego gościa, który osiągnął sukces, wiesz, że często jest takie, bo u mnie Ola Domańska, ja lubię podawać ten przykład, że ona mówiła, że ta aktorka, że kiedy osiągnie sukces komercyjny, to że skończą się jej wszystkie problemy, że kasa rozwiąże w ogóle wszystko, że ona wtedy będzie miała pełne szczęście, w ogóle to będzie szczęście jej życia i tak dalej. A kiedy osiągnęła sukces i miała kasę, zrozumiała, że w ogóle tego tam
nie ma, że nie w tym jest szczęście, nie w tym jest spokój. Jak taki gość jak ty wysypuje się i musi iść do psychiatry, żeby skonsultować się, w którą stronę ma iść dalej, to jak wygląda jego krok po kroku? Ty miałeś tak, że poszedłeś pierwszy raz na terapię i od razu czułeś się lżej, czy to musiało, nie. No właśnie, jak to wyglądał ten cały proces? Co? Ja miałem przełom, znaczy ja chwalony jestem mocno, że ja bardzo szybko przełomy łapię, bo ja bardzo szybko lekcje odrabiam, zostaję, dajemy jakiś case emocjonalny i próbujemy znaleźć, co jest cząstką, dlaczego, skąd to się wywodzi. Niestety zawsze wracamy do domu rodzinnego, wyobraź sobie, do każdego etapu mojego życia. I największym przełomem było to, kiedy wyciągnąłem, znalazłem w sobie cząstkę narcystyczną, której nie widziałem wobec bliskich, i szukanie dymów na siłę, a połączenie z jakąś tam w miarę inteligencją powodowało to, że masz milion argumentów, którymi wygrasz zawsze, czyli z gówna zrobić tak w burzę i jeszcze ukażesz tą osobę, mówiąc, że jest winna, i udowodnisz jej, że jest winna, chociaż nic się nie stało. I to był taki największy przełom, który zaczął mi rozjaśniać to wszystko, więc to były miesiące, to było 4 miesiące albo 5, gdzie zrozumiałem, gdzie jest problem, i teraz analizuję swoje życie, co chcę w nim robić i jak chcę robić. Doszedłem tam do jakichś wniosków i okej, to tylko ułatwia funkcjonowanie, kiedy nie możesz sobie poradzić. To jest taki, jakbyś miał takiego super inteligentnego przyjaciela, który umie nie doradzić ci, bo tam się nikt nie doradza, tylko zastanowić się z tobą nad problemem i znaleźć rozwiązanie twoim mózgiem. Czy da się to zrobić? Nie? To jest bardzo fajna rzecz. I taki człowiek jak ja, no wiesz, tak jak powiedziałeś o tej kasie, kurczę, tak, ja mam inne podejście, bo ja uważam, że etap, w którym teraz jestem, to jest stabilizacja finansowa. Bo wiesz, milionerzy są na papierze, dopóki jest spółka warta tyle, rancha, domy. Przekształcam się na dochód pasywny w postaci nieruchomości i jakichś tam innych rzeczy. Określam swoją minimalną stawkę egzystencjonalną per stopę procentową. I wtedy czuję komfort, że jak będę chciał, to mogę wyłączyć wtyczkę i odejść, nie? Z tego YouTube'a i z całego takiego świata. Ale i tak pewnie zrobię, bo ja po prostu lubię. Wrosłeś w to. Wrosłem w to, ja lubię inne rzeczy robić. Chciałbym trochę też innych rzeczy robić. Wiesz, na Michu chciałbym trochę w kulinaria pójść. No ty lubisz gotować. Właśnie też się zastanawiałem, czy to jest od zawsze. Nie, to zacząłem gdzieś w wieku, za drugi czasów drugiego małżeństwa, nie? Natomiast też zostałem ostatnio producentem muzycznym. Otworzyłem spółkę MJ Records i produkujemy jakąś tam, jednego kolegę mam, którego na razie reżyserujemy i tworzymy, więc coś tam w życiu robię. To na pewno robisz w życiu. A mnie też zastanawiało, czy terapia pomogła ci w miejscach, o których nawet nie myślałeś, że może ci pomóc. Tak, no właśnie przede wszystkim, wiesz, wyodrębniła coś, co, bo ja mówię, skąd, wiesz, nagle taka nerwowość, skąd takie impulsy, wiesz, te wybuchy agresji, skąd takie depresje. I to mi pomogło w takich miejscach, o których bym w ogóle nie zabłądził, że ja, wiesz, zaparte bym szedł, że nie ma we mnie takiej cząstki. Naprawdę? No tak. No gdzie? Ja mówię, gdzie ja jestem narcystyczny? Mówię. Wiesz, oglądasz to, widziałeś na YouTube, widziałeś gdzieś tam narcyzm? Wszędzie. Ja nie widziałem. A dzisiaj widzę. A jakie masz wady? Wiesz co? Dużo mam wad. O, to jestem w stanie łatwo uwierzyć. No, jakby każdy z nas ma dużo wad. Jak już to unormowałeś. Każdy ma dużo wad. Ja mam dużo, to wy też musicie mieć. Nie, to nie jest tak, że wy też musicie mieć. Po prostu, wiesz, zależy, co uznajemy za wadę. No. Na pewno to, że jestem zawsze niepoprawnym marzycielem. I po prostu nauczyłem się te marzenia realizować. I też zobaczyłem, że wtedy, jeżeli je umiemy realizować, to one już nie smakują tak, jak powinny, nie? A co jeszcze? No papierosy to jest takie, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo złe. Tryb żywieniowy to jest bardzo złe. Bezpośredniość to jest zła cecha, bo ludzie nie lubią, jak ktoś jest dla ciebie bezpośredni. Staram się ostatnio z tym walczyć i mówić, że jest fajnie i fajnie wyglądamy i jest okej. Ale to jest tu dużo tych cech. No i tą najgorszą, czyli choleryczną, wykasowałem, nie? Więc to była bardzo zła cecha. No i czasami, wiesz, może nie przeginam jakoś bardzo mocno za kółkiem, ale czasami mi się zdarzy, no, tam nawsadzać komuś faków za jakieś naprawdę kontrowersyjne rzeczy, które dzisiaj widzimy na jakichś stop-hamach i tak dalej. I wszyscy komentują, ja bym go wyciągnął. No ja też mam taką ochotę, ale nie mogę. Więc wiesz, to jest też moja wada. No, i upartość jest też moją wadą. Ale też chyba twoim błogosławieństwem, bo co z tego, co mówisz, to na upartości zbudowałeś cały twój pomnik i sukces. Tak, tylko że trzeba jeszcze dorosnąć do tego, żeby być z tego dumnym. Ja jeszcze nie umiem dorosnąć do tego, żeby być z tego dumnym, choć zdaję sobie sprawę, że
w jakiejś części serduszy, już kiedy zdaję sobie sprawę z tego, kiedy otwieram kolejny oddział franczyzowy, kiedy poznaję kolejnego franczyzobiorcę, który też to czuje, a kiedy jestem na rekrutacji na tym warsztacie, ja praktycznie na każdym byłem na rekrutacjach i z tymi ludźmi, którzy będą u nas pracowali pod marką, rozmawiałem, kiedy widzisz, że wykształciłeś pokolenie mechaników. To prawda. Co jest dla mnie mega fajne i to jest mega budujące, kiedy Michu, oglądałem cię, zajarałem się, poszedłem do szkoły mechanicznej, w szkole mechanicznej się oglądałem, od 2 lat czy 3 pracuję w zawodzie. Piękna sprawa. Wiesz, dla mnie to jest dumne. Książka, która z jednej strony była przekleństwem, bo w czasie, kiedy zaproponowano mi wydanie książki, zrobienie książki, mieliśmy książki nic nie wartych youtuberów, którzy mówili, jak się nauczyli grać w Minecrafta. Wiesz, to była obraza dla pisma. I zaproponowano mi wydanie i opracowanie podręcznika. Tak naprawdę do takiego, wiesz, poradnika mechanicznego. Świetna jest ta książka. Dziękuję. Ja powiem ci, mogłaby być z perspektywy czasu lepsza. A to ale... czekaj, ja ci tylko wtrącę. Ja się kompletnie nie znam na samochodach. Nie mam prawa jazdy. I dla mnie ta książka była super, bo ona ci pokazuje w ogóle, że możesz się tego nauczyć. Możesz zrozumieć wiele rzeczy. Tak, ona jest taka właśnie dla takiego typowego laika. Tak. Tylko, że to też pamiętajmy, że to pierwsza jedynka to jest 18 rok. I znaczy dwójka też 19. To jest ten ogrom, gdzie mi się prało w głowie strasznie. Więc przyznam, że Ghost, który to ze mną robił, Robert, ciężką misję miał, nie? Miał ciężką misję, bo mi dużo rzeczy, wiesz, zaburzało się w głowie. Cały czas myślałem o czymś innym, nie skupiałem się na tym, więc to tutaj super robota. I to było też dla mnie dumą, że no ona de facto stała się jedynka bestsellerem, bo ona się wyprzedała w kilka miesięcy jakieś 6 tysięcy egzemplarzy. To było dużo jak na rynek książki i nigdy bym się nie nazwał pisarzem i nie nazwę. Też obiecałem tą część trzecią, ale to nie może być część trzecia, bo to nie jest poradnik. Obiecałem, że wydam trzecią książkę, która nie będzie częścią trzecią. I mam nadzieję, że już dla małego grona, ale dalej wiernego za ileś tam lat, kiedy już ze sceny zejdę, będę mógł to zebrać w jakąś tam część i pokazać to, o czym nigdy nie powiedziałem. To, co zbudowało mnie, że dzisiaj jestem tu, kim jestem. To, że nie zawsze jest się dobrym człowiekiem w życiu, bo można z perspektywy czasu widzieć nie swoją winę, albo widzieć swoją winę. To, że popełniłem masę błędów i to, że wiesz, taki, też jest tak oklepane po prostu jak Najman po macie. Taki never give up, nie? No niestety, no po prostu jak never give up, tak Najman też never give up. A co jest w twoim życiu tak naprawdę ważne? Staram się dzisiaj to wyselekcjonować, wiesz, jakby staram się spriorytetyzować, co jest w moim życiu najważniejsze, bo co jest w naszym życiu ważne, żeby urodzić się i umrzeć, jakoś godnie przeżyć to życie, zostawić coś po sobie, tak się wydaje na mnie. Kiedy otwierają ci się możliwości, że możesz wyeksploatować to życie trochę więcej, zobaczyć więcej, osiągnąć więcej, zmierzyć się z własnymi ułomnościami, rozumiesz, że życie ma już wtedy nie jedną płaszczyznę wzdłuż, ale też wszerz, nie? I kiedy widzisz tą płaszczyznę wszerz i możesz ją wykorzystać, zająć się wieloma innymi pasjami, hobby, poznać dużo więcej rzeczy na świecie, zaczynasz zastanawiać się nad systemem wartości wewnętrznych. Czy to jest ten system wartości, który miałeś do dzisiaj i musisz go przewartościować od nowa i przeliczyć. Więc ja jestem na takim etapie, w którym próbuję spriorytetyzować swoje życie do końca. Na pewno wiem, że okres 40 roku życia w górę, to będą jakieś zmiany, żeby skorzystać z tego życia mocniej, nie? Jeszcze mocniej wyeksploatować. Zwiedzić świat chociażby, wiesz, i to skorzystać z tego, bo wiesz, rodzimy się sami i w sumie umieramy sami. No bo tak umieramy sami. Nikt nie leży obok nas bardzo często. I jedyne, co nam zostaje na łożu śmierci, to wspomnienia. Te piękne chwile. Wiesz, ja myślę, że nasz depresyjny piosenkarz nałogowy, który napisał, jakże stworzył, zaśpiewał wiele pięknych utworów i stworzono o nim piękny film Skazany na blues. Pan Rysiu Rydel, jak dobrze mówię. Nie na darmo śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. I mam wrażenie, że życie to jest zbiór takich chwil, które zabieramy my ze sobą, bo ja będąc
już mocno ateistą. Nie wierzę, że coś mnie tam czeka. To też jest, wiesz, pogodzenie się. Nie mam potomstwa jeszcze. Mhm. Jakoś tak z różnych powodów po prostu to nie wyszło, więc też trzeba było się zwartościować, co zostawiasz po sobie, nie? Czy coś zostawiasz po sobie? No coś zostawiam po sobie. Wiesz, chociażby papierowa wersja mnie, którą zamknę w czymś, która może komuś w życiu pomóc, jakkolwiek się odnaleźć, będzie super. I papierowa wersja, którą zostawiłem sobie, dopóki jeszcze będą istniały silniki spalinowe, to też jest wersja super. Zamknąć siebie troszeczkę w wersji analogowej. I to jest fajne. No dobra, jak jesteś takim bardzo bezpośrednim gościem i szczerym, to zadam ci trochę filozoficzne pytanie, ale jestem ciekawy, co odpowiesz. Ważniejsze jest szczęście czy prawda? Wiesz co? To są skrajnie różne pytania. Skrajnie różne rzeczy, bo pytanie, co jest ważniejsze dla ciebie? Można być szczęśliwym i głupim. Zresztą sam doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, że można oglądać telewizję, pstrykać sobie kanałami, walić browarka. Nie, no możesz być fanem Staśku. Chociażby. Fanką na pewno. O! A nie ma fanów, dobrze. A co? No, nie pozdrawiam. Zatem, wiesz co? To pytanie zależy od etapu, w którym jesteś w życiu. I to wiele razy podnosiłem też na psychoterapii. Nie umiemy z tego wybrnąć, bo to jest pytanie zadawane. Dlaczego? Ja byłem przekonany, że to będzie bardzo fascynująca odpowiedź u ciebie. Okej. Bo dochodzisz do momentu w życiu, w którym tracisz w pewnym momencie zaufanie do ludzi. Bo nie umiesz przyjąć do swojego życia ludzi, bo zaczynają do ciebie doskakiwać ludzie, którzy ubierają na twarz drugą twarz i grają rolę osoby, której nie są. Bo chcą skorzystać z blasku twojej sławy, skorzystać z twoich pieniędzy. Musisz bardzo mocno zacząć rozgraniczać ludzi, którymi się otaczasz. I wtedy mieć bardzo wąskie grono z osób dookoła siebie, które też ja mam, i eliminowałem wręcz osoby, które były takie, że zaczęły robić sobie ze mnie napis na koszulce. I to jest bycie szczerym. Mające cenę w postaci tego, że kiedy przyjmiemy, że chcesz być szczęśliwy, a szczęścia nie zbudujesz jednak w samotności aż tak mocno, chociaż tu znowu jest boczna filozofia chodzenia moich na spacery po 60 km, po 120 i wtedy przez chwilę jestem szczęśliwy, ale docelowo sam nie jesteś szczęśliwy. Ty wybierasz skrajności, tak. To już zauważyłem. I musisz w tym momencie zwartościować sobie ten system i możesz dopuścić tak, że będziesz wiedział, że nie wszyscy są dookoła ciebie szczerzy, ale czujesz się na dany moment dobrze, otoczysz się tymi nie do końca szczerymi ludźmi, albo zdechniesz w samotności, bo nikomu do końca w pewnym momencie nie możesz ufać. Jak? Nigdy nie poznasz tej nowej osoby intencji do końca. Ja naprawdę poznawałem osoby, które z waliografem by mówiły, że nie, albo że to nie moja ręka, trzymając je za rękę, więc... To jest cholernie ciężkie pytanie. Czy lepiej być szczęśliwym, czy lepiej, żeby wiesz, wszyscy byli szczerzy dookoła, nie? Czy wiesz, czy szczęście, czy szczerość? Jeżeli chcesz połączyć szczęście, globalnie rozumiane w miejscu, w którym jesteś kimś popularnym i jakkolwiek majętnym, musisz wyśrodkować sobie poziom szczerości. O, tak w skrócie. I to bardzo dobra odpowiedź, tak zupełnie serio. W twoim życiu bardzo ważną rolę odgrywa twoja małżonka. To jest chyba zupełnie naturalne i nawet to, jak mówisz i od którego momentu w twoim życiu jest. Jak ty byś ją opisał? Nie opiszę jej, dlatego że jej największym problemem życiowym, który trafił na nią w postaci mojej kariery, jest to, że ona nie chce być nikim znanym. Ona nie chce się w tym życiu odnaleźć i nie będzie chciała. I nikt jej do tego nie zmusza. Ona ceni swoją prywatność. Ale jaka jest? Bo bardziej chodzi mi nie o to, jak wygląda, tylko czy jest twoim przeciwieństwem. Czy ona potrafi załagodzić kontrę? A to znowu właśnie chcę budować, wiesz, będę musiał pokazać coś, czego nie bardzo ona by chciała pewnie, żeby pokazywać. Ja zauważyłem przez lata, że to nie ma sensu. Mimo, że jej twarz gdzieś się tam osoba parę razy przewinęła delikatnie, to nie ma sensu. Natomiast w skrócie jesteśmy skrajnymi przeciwnościami siebie. Dobra. Jakbyś tutaj posadził nas obok, nie wiem, weekend, Netflix, spacer, Netflix. Wiesz, jakby tak jest, nie? Więc po prostu ja żałuję tylko najbardziej, że spadła na nią
taki ciężar, ale też najbliższymi osobami dla mnie no jest cała tutaj ta ekipa blisko mnie, począwszy od dyrektora zarządzającego, który jest ze mną już dłużej niż żona, Marcina, któremu powierzyłem spółkę dużo już wartą w zupełnym zawierzaniu. Mamy Adriana, który jest ze mną od początku kanału tak naprawdę, Martynę. Mamy potem dalej brnąc ekipę w postaci mojej asystentki, która jest z nami cały czas tak naprawdę i wiesz, ona jest moją taką mega prawą ręką i która też przez ten mój debilizm dostała cięgie baty na łeb przez te wszystkie zmiany frustracyjne. Mamy operatora, który jest ze mną już 5 lat i widział różne moje stany emocjonalne. I mamy fotografa, to jest taka najbliższa ekipa, taka drużyna szturmowa, bym powiedział. Szturmujemy flaszkę, szturmujemy drzwi, szturmujemy kepsy w Kielcach, to zależy komuś jakieś alko ego odpali. I to są ludzie, którzy ze mną przeżywają nie tylko swoje życie, ale też niestety obdarowałem ich przeżywaniem mojego życia, bo też trochę żyją moim życiem. Największym luksusem w twoim życiu są ludzie? Największym moim luksusem w życiu są ludzie. Nie do końca. A co jest największym luksusem w twoim życiu? To, że żyję. Dla mnie cieszę się z tej wartości. I czy ci ludzie by byli, czy nie, ja doceniam, że oni są. Ja się cieszę ogromnie. Natomiast samolubnie muszę stwierdzić, że cieszę się najbardziej. I luksusem tego jest to, że po raz drugi udaje mi się być i żyć. I to stawię na pierwszym miejscu. W drugim miejscu postawię sobie te luksusy, bo gdybym nie żył, to nie byłoby tych ludzi. I nie byliby dla mnie wtedy tym luksusem. I to bardziej tak trochę samolubnie brzmi i hipokryzją trąci, ale nie jest. To ma głębszy sens. No dobrze, a dlaczego chcesz żyć? Żeby jeszcze zwiedzić to życie wzdłuż i szerz, bo jakby wzdłuż to wiem, że da się skończyć je szybko, bo dwa razy musiałem się z tym pogodzić. Raz jak miałem 17 lat, a dwa jak miałem chorobę serca. Ja mam nawet nagrany, stary, znalazłem ten film, kiedy byłem przed padaniem radioaktywnym, gdzie jeszcze wtedy podejrzewano u mnie guz chromochłonny i naprawdę wydałem setki tysięcy na badania, żeby zdiagnozować, co mi jest. Ja wtedy czułem taką potrzebę, że to może być film, który kiedyś wszędzie puścić widzom. Ja go nagrałem, nie? Ja se kurwa spowiem. Wieś nagrałem własną i pożegnanie z ludźmi, jakby mnie nie było, nie? A długa ta spowiedź? Ja powiem ci nie. 40 minut. Może konkrety same. No, tam było, wiesz, konkretnie, wiesz, w bardzo złej sytuacji psychicznej byłem kolejny raz, nie? Bo, wiesz, mój przyjaciel, lekarz powiedział do mnie, fajnie, ale wiesz, Michu, pomyśl, co by było, gdyby cię nie było i jak to zabezpieczyć. Ładar, jupier, toling minął. Przecież mam 35 lat, co ja mam sobie myśleć? No nie, no trzeba było spółkę zabezpieczyć, żonę zabezpieczyć, podzielić wszystko. Mimo wszystko udowodniłeś coś sobie, jak zarobiłeś duże pieniądze? Nie. Ja udowodniłem coś sobie, kiedy wydałem książkę, uważam. I kiedy zaczęto mnie puszczać na lekcjach. Pieniądze to jest rzecz nabyta. I kiedyś myślałem, że to fajnie, wiesz, zarobić ten pierwszy milion, ale to dalej jest tylko kwota, to dalej jest tylko rzecz, którą wydawałoby się, że spełnia swoje marzenia albo jakieś potrzeby, które nie do końca są ci potrzebne i te rzeczy nie do końca są ci potrzebne. Dla ciebie szczęściem ważne jest określić to, co cię w życiu jara, znaleźć sobie jakąś pasję, ją realizować. Faktem, jak będzie ona związana z pieniędzmi, bo będzie to jakiś motorsport, no to fajnie je mieć. Natomiast wiesz, na mojej dzisiejszej takiej pasji to jest wędkarstwo, grzybiarstwo i chodziarstwo, to potrzeba niewiele do szczęścia, więc pieniądze nie. Nie będę cię męczył o kasę, ale kiedy zarobiłeś pierwszy milion? W 2018 roku zrobiłem pierwszy milion. Całkiem ładnie. Patrząc na to, że tak naprawdę zacząłeś od 2016 roku z tego żyć, bo rzuciłeś taksówkę. Tak. Tylko co, też możemy wytłumaczyć, co to jest pierwszy milion. Pierwszy milion w zarobkach to jest w zarobkach, to jest setki tysięcy na warsztat, odbić z tego podatki, pierwszych pracowników i co, pospłacać trochę długów, co mi zostało i zaczęliśmy myśleć o budowie domu, więc wpłaciliśmy, trochę nam zostało, wiesz, wyrównaliśmy działkę i tak dalej, więc zarabiając drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty i piętnasty, dywersyfikowałem te pieniądze, wiesz, powstała spółka miłośników, kupiłem ziemię, gdzieś tam kupiłem drugie rancho, to rancho wykończyłem, kupiłem kilkanaście samochodów, tych starszych, które powoli wyprzedaję i bardzo cieszę, że je kupiłem, bo się okazuje, że tak jak myślałem, tak jak uczyłem ludzi, tak się dzieje, czyli zarabiam na nich po prostu. Posiadam przez chwilę i wydałem też dużo z tych milionów na auta dla widzów i projekty związane z widzami, bo od zawsze czułem,
trochę jestem zły na siebie, bo w 2018 zapoczątkowałem taką erę budowania samochodów i dziękowania widzom za to, że są, bo czułem taką potrzebę, że nie byłbym tu, gdzie jestem, gdyby nie oni. I o tym do dzisiaj nie zapominam. A dzisiaj to się przerodziło w loterię, na których sobie jeszcze ludzie bardziej dupę nabijają i brak szczerości w intencyjności tym wszystkim. Nie? Loterie, które... I to wiesz, to fajnie się z perspektywy patrzy, że to ty zrobiłeś pierwszy i zapoczątkowałeś ten ruch i zrobiłeś to naprawdę z wdzięczności do ludzi, a inni po prostu zrobili to z tego, że są wokół tego wyświetlenia, bo mi się zarzuca, że ja miałem dzięki temu właśnie największą widownię i tak dalej. No nie no, Social Blade, czy tam wiesz, wszystkie moje analityki mówią zupełnie co innego, że jakby 17 rok czy 18 początek, tam to jedno auto tylko dla widzów, to były największe moje przyrosty, wiesz, po 300 tysięcy rocznie. Nie? I jakby im więcej tych aut robiłem, tym już te subskrypcje, wiesz, wypłaszczał się ten kanał gdzieś tam, do któregoś momentu dochodzisz, nie? Więc to nie tak działało. Zresztą ja fury marzeń do dzisiaj jeszcze ostatnio robię, czy ma to 100 tysięcy, czy 2 miliony, to mam to w dupie, nie? Bo wiem, że robiliśmy to z pasji, chęci tego, żeby podziękować choć części ludzi za to, że są i za to, że są ze mną już tak naprawdę zaraz 9 lat. No dobra, czyli takie loterie jak buddy ci się nie podobają? Nie, to nie jest bardzo za mocno wyjdziemy do przodu. To nie, że mi się nie podobają, tylko inni odnaleźli sobie w tym inny trochę cel, niż ja go obrałem, co nie można powiedzieć, że mi się nie podobają, bo to dalej jest copy content gdzieś za granicę, z tym loteryjny, nie? Ja po prostu nie czułem się jako twórca z tym dobrze, a nie będę rozgrzeszał żadnego innego, bo to Budda to nie jest problem. Problem jest takim, że wiesz, ludzie od beauty, Link Masti nawet miała. No Lexi zrobiła, że fanka wygrała z nią wyjazd do Stanów. Nie wiem, czy widziałeś. No, więc w pewnym momencie otwierałeś lodówkę, jest loteria, nie? Tak, tak. No. A zaczęło się od samochodów, więc okej. I to raczej nie możesz powiedzieć, że to, że Buda robi źle, czy tam, że Isamu, czy ktoś tam to robił, to loterię, że robią źle. No nie, no to ich sprawa. To jest totalnie ich sprawa. Ja po prostu uważam, że jeżeli robisz coś dla... Ja uważam, że jeżeli robię coś dla widza, to nie chcesz na tym zarobić. A Buddy kanał ci się podoba? Wiesz co, z Kamilą rozmawiałem, o dziwo, mam jakiś kontakt ze sobą. A dlaczego o dziwo? No bo ludzie zawsze zastawiają, że się nie lubimy i tak dalej, gdzieś tam wiesz, tak sobie myślą, że na przykład jak pół słowami wyłapią, że coś mi się nie podoba, to od razu kogoś nie lubię. Wiesz, tak, to jest kanał, to jest content, który jest zupełnie inny, którego nie było u nas na rynku i to jest content typowo lifestyle'owo-motoryzacyjny, nie? Więc powiedzieć o nim, że to kanał motoryzacyjny, to tak bardzo dużo by powiedzieć. To jest lifestyle kręcący się wokół motoryzacji. Jaką typową motoryzacją możesz nazwać motodoradcę, możesz nazwać autocentrum, możesz nazwać chociażby wszystkie te kanały, takie jak profesora Chrisa, gdzie masz wiesz, jednak content bardzo motoryzacyjny. Tu masz content życia, nie? Tam na kanale, no dobrze, że są fury, on się wokół fur obraca, ten content, no ale tam jednak są jakieś challenge, tutaj wiesz, tu pieniądze rozdali, tam do Stanów pojechali, tu trochę swojego życia, jak oglądasz, to nie jest tak, że wstaje ci gość i mówi, tu mamy Toyotę Suprę, tyle i tyle koni, tylko robienie jeszcze show wokół tego, nie? Więc to są dwa zupełnie inne kontenty, poza tym widownia też jest inna, nie? Wiekowo. Tam oglądają jego dzieci moich widzów. I to ja nie mówię, że to są ośmiolatki, bo mam dorosłych widzów, bardzo dorosłych widzów. Ja mam najstarszą grupę wiekową wraz z historią bez cenzury na polskim YouTubie. Ile tak przeciętnie ma twój widz lat? Myślę, że jakby tą średnią wyciągnąć, to będzie około 35. A to wiesz, że to jest w ogóle podobnie jak u mnie. Tak, podobnie, ale u mnie jest kobieta. No bo u mnie 85% kobiet ogląda. Drogie panie, jak szukacie chłopaków, zapraszam do siebie na kanał, 96% mężczyzn. No widzisz, da się to jakoś połączyć. A zwracając do ciebie, będziesz miał ten nasz samochód elektryczny. Widziałem film, gdzie powiedziałeś, że widzowie mają rzucać jakieś tam propozycje i że chciałbyś to zrobić rzeczywiście ciekawie i pokazać użytkowanie takiego samochodu. Idziesz w to? Kurde, cały czas mam jakiś dysonans w głowie do tego, wiesz. Cieszę się, że ten film nie zrobił 500 000 wyświetleń, bo wtedy bym był zobligowany. Dzisiaj nie muszę, bo on nie zrobił wyświetleń, ani reakcja widzów nie była aż taka wow. Z drugiej strony jakaś była ta reakcja i zainteresowanie. I z jednej strony, wiesz, to trochę tak ci na przykład, no wiesz, że to gówno na ulicy leży i śmierdzi. No to tak jakby ci kazali je podnieść i skosztować.
to wiesz, że smakuje źle. I tu mówię o samym aspekcie elektryków dookoła, nie jako wynalazku, że to jest zły samochód, tylko o tym, jak się nam go sprzedaje, nie? I z jednej strony chodzi mi po głowie bardzo mocno, jestem coraz bliższy granicy, to wręcz z pewnością, że chyba tak zrobię. A z drugiej strony bardzo mam ograniczony czas życiowy i dosłownie żyję na minutach, nie? I wydłużać sobie, dla mnie to jest motoryzacyjne sadomaso. Polubisz. Wyglądasz, jakbyś polubił. Nie chcę. Nie chcę, wiesz, ale zrobię. Do pierwszego klapsa. Nie. Po prostu nie. Wiesz co, no wyobraź sobie, że te godziny są warte u mnie dużo, nie? Bo chcę to robić. I spędzam 200 dni w roku na wyjeździe. I wyobrażasz sobie jeden objazd Polski, gdzie dochodzi mi 8 godzin na ładowanie między trasami. Ja nie wyobrażam sobie tego. Ale spróbuję. Powiesz, się wszyscy ekozapaleńcy mówią, przecież zobacz, zielona Polska, jeździsz od dystrybutora do dystrybutora, na stacji se chłopie podładujesz, hot doga zjesz i jedziesz dalej. No i zacząłem w to wchodzić. To nie jest tak, że tak podładujesz, muszą się schłodzić baterie, około 40 minut pełen cykl ładowania. Auto jest ekologiczne i ekonomiczne w momencie, kiedy jedziesz 120, kiedy jedziesz autostradowe 140, 150 nawet na liczniku, bo to nie jest. Ale wiadomo, że tak jedziesz. No, oczywiście, że tak jest, że to ten zasięg spada dwukrotnie, nie? Już nie jest 500, a jest 250. Czyli trasa do ciebie wydłuża mi się o godzinę minimum, nie? Z Kaszub na Warszawę, a co dopiero jechać na te wszystkie inne warsztaty i tak tych godzin mi trochę odejdzie, ale zrobię to i zrobię to obiektywnie. Przysięgam, a ja uważam, że będzie super ta seria. Tak serio, tak, serio. Przysięgam, że zrobię to obiektywnie, bo zawsze staram się być obiektywny, bo wiesz, czy auta elektryczne mają zalety? Oczywiście, że tak. Przecież mają. Po prostu ideologia wokół nich budowana, wiesz, ta... No jest nieprawdziwa po prostu. Nieprawdziwa po prostu. Są super techniczni, jeżeli chodzi o rozwój, wiesz, przyrost mocy, przeniesienie tej mocy i tak dalej. Jezus, potężne, co jeździłem tą S-klasą nową w elektryku. Co to jest za wariactwo? Jako pasażer oczywiście przypominam, że nie mam prawa jazdy, ale genialne to było. To w ogóle było szaleństwo. Nie? To wiesz, to trzeba powiedzieć o tych zaletach. Nie? Ja nigdy o nich nie mówiłem, ale nigdy nie mówiłem, że ich nie ma. Więc tutaj obiektywnie to zrobię. Nie? Czy jesteśmy gotowi infrastrukturą? No po prostu zastanowimy się, czy to dzisiaj jest możliwe. Wiesz? Tam fajny komentarz był u ciebie w tym, pod tym filmem, że żebyś nie pamiętał o tym, że ty możesz za takie auto naładować w domu, a są ludzie, którzy mieszkają w blokach, i nie mają takiej stacji ładującej pod blokiem i na przykład mają tam, wiesz, 2 czy 3 kilometry dalej. I że to też jest bardzo ciekawy aspekt, jeżeli chodzi o to, ale to jest coś takiego, co chciałbym sam zobaczyć ze względu na to, że ja czegoś takiego nie widziałem nigdy, że ktoś tak długo podchodził do tego samochodu i pokazywał takie jego rzeczywiste problemy. A masz jakiś pomysł na jakieś już konkretne modele, czy jeszcze nic? Co wszyscy mówią o Tesli, że Tesla będzie najodpowiedniejszym tego modelem, bo jest głównie stworzonym samochodem do elektryki, ale już po pierwszych rozmowach z salonem tutaj w Warszawie średnio mi się to widzi. BMW dość, wiesz, wiele modeli przerzuciłem w głowie. Skłaniam się powoli ku temu, żeby zobaczyć te normalne auta takie, wiesz, bo Tesla to każdy zna i widzi. Jakby żaden... A ja uważam, że Tesla grzeje. I Tesla ma coś takiego, że pod content jest najlepsza, na pewno. Wiesz, jestem chłopak, który na daily jeździ Skodą, więc zdziwiłbym się, że na daily będzie Skoda dalej. A ja uważam, że tak będzie. Ja byłem przekonany, że tak zrobisz, tak zupełnie serio. Ale serio, pierwszy, gdzie rozmawiałem, to była Tesla. Brak serwisu przede wszystkim w Polsce. Niby się nie psują, niby nie trzeba robić żadnych czynności serwisowych, ale jednak zaczerpnąłem języka po jakichś tam forach i ludziach, no jak się pojawia problem, to jest duży problem, nie? Więc to w tym odcinku może być problematyczne. Skody wyposażyły się w coraz więcej stanowisk do obsługi elektryków, więc to jest super. BMW, Mercedes budżetowo za drogo. Drogo, strasznie. A zasięgi mamy te same, nie? Nawet więc... powiem ci, że takie średnie są te zasięgi w tym. No mamy Skody, które mają po 500, wiesz, ten Kamioch czy jakoś tak, ten Kumi. Nie wiem, na kół 500 coś kilometrów ma. Więc ogólnie, to... one bardzo ładnie wyglądają te samochody w elektrykach. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. To trzeba im przyznać. I te futurystyczne wnętrza spoko, nie? Więc nie liczyłbym, że zaskoczę kogoś Teslą, bo byłoby to zbyt przewidywalne, ale jeszcze patrzę na jakieś inne marki, wiesz. No znowu mam taki problem też z dealerstwem, nie? Bo na przykład jak wpadłem na pomysł kupna Peugeota 408 ostatnio, zadzwoniłem do dealera Renault i też BMW, na Z w Gdańsku, to po raz kolejny usłyszałem, o super, super, to ja my odzwonimy do pana. No, zdążyłem zamówić Merca w salonie, już się zdążył wyprodukować, a wy jeszcze do mnie odzwoniliście. Ale tak samo było z Daciami, jak u nich zamawiałem 5 Daci, dzisiaj nie dostałem oferty na nie. Ale i tak samo jak BMW dla żony kupowałem X4, to chciałem po prostu na weekend, żeby się przejechać. Może dymy kręcisz później. Wtedy nic nie było kręcone, żadnych dymów.
No teraz, no nie wiem, no chciałem Peugeota już. Teraz już nie chcą. Teraz już nie chcą, ale chciałem Peugeota, już nie chcę. Wypchajcie się swoim Peugeotem. A co najbardziej fascynuje cię dzisiaj w samochodach? Troszkę inaczej w ogóle na to patrzę. W ogóle ludzie bardzo często w jakichś luźnych wywiadach z bomby na szybko myślą sobie, że wiesz, nie wiem, ja to śledzę cały rynek motoryzacyjny, co się buduje, jakie modele i tak dalej. Przecież ja mam to w dupie. Mnie techniczne sprawy interesują, nie? Czyli fascynuje mnie to, że dalej jest walka Dawida z Goliatem, gdzie wiem, że jak historia uczy, ten większy może przegrać. I większym jest dzisiaj, wiesz, napajanie nam elektryków i tak dalej, a widzę, jak frontalnie się rozwija mocno technologia. Rozwój technologiczny w motoryzacji, on dalej postępuje. W silnikach spalinowych, wiesz, tych technologie wodorowe, przede wszystkim zbudowanie silnika, wykupienie patentu od Wankla, czyli silnik rotorowy, który ma tłok obrotowy w środku, trochę tak w kolokwialnie jak śruba w motorówce, ale to bardzo kolokwialnie. I zbudowali na przykład chłopaki ostatnio silnik jakiej firmy, który właśnie na zasadzie rotora waży 200 kg, generuje ponad 300 ileś koni. Rozumiesz, jakieś takie potężne liczby i może być zasilany każdym paliwem. A pamiętajmy, że przecież chociażby LPG jest 70% mniej emisyjne tlenków szkodliwych dla zdrowia, plus jeszcze dołożenie do tego GPF-ów i tak dalej spowoduje zeroemisyjność tego elektryku. I można próbować walczyć jeszcze o silniki spalinowe, do tego, żeby zrównać Dawida z Goliatem wzrostem. I to mnie fascynuje w tej motoryzacji, że ja przez dekadę na rynku przeżyłem rozwój w Polsce i na świecie autonomiczności tych samochodów, bo kiedy spojrzymy sobie na auta z 2015 roku, kiedy zakładałem kanał, a z 2022 dostajemy potężnego liścia. Wtedy jeszcze nie były dostępne ani takie modele samochodów, które miały w standardzie, wiesz, jakieś asystenty pasa ruchów, jakieś tempomaty aktywne i tak dalej. Dziś to już jest standard. Przez automatyzację i autonomiczność rozumiemy prostą rzecz. Wyobraź sobie, że każdy samochód się wyposażony w asystenta pasa ruchu i w system aktywnego tempomatu sam jeździ i skręca. Jeżeli linie na drodze się zmieniają, kierownica skręca. Jeżeli zakręt się dzieje, kierownica skręca. Auto przed tobą hamuje, auto hamuje twoje też. Do zera, auto ruszy, ruszy. No jest to swego rodzaju już jakaś tam autonomiczność. No duża. Jaką zmianę najbardziej chciałbyś zobaczyć w samochodach? Najbardziej? Jakbyś mógł sobie ją wymyślić zupełnie z kosmosu. Jaki nie chciałbym zobaczyć, mogę ci powiedzieć. Proszę. Gdzie niepotrzebny jest kierowca. A te czasy nadejdą? Boję się, że tak. Wiesz co? No teraz już w jednym ze Stanów przecież są te taksówki, które jeżdżą bez kierowców. Kuba Klawiter to pokazał na swoim YouTubie. Tak, tylko wiesz co, jeszcze patrzę do tego, jak nasze życie... No, rozwój cywilizacyjny i postęp technologiczny powoduje to, że coraz łatwiej nam się wszystko robi, załatwia i tak dalej. Z domu nie trzeba wychodzić, żeby wszystko załatwić. I przecież człowieku, dzisiaj nie musisz wyjść z domu w ogóle przez 2 lata. Pracować możesz z domu, żarcie możesz zamawiać z domu, wszystko możesz zrobić z domu. Boję się, że ten postęp będzie powodował, tak jak kiedyś w filmie z Bruce'em Willisem było to pokazane, gdzie oni mieli, wstawali do pracy, wsiadali w swoje awatary takich ciał i żyli, wiesz, to oni w środku w symulatorze siedzieli, po ulicach chodziły ich boty, nie? I boję się, że cywilizacja zdąży do tego, a już te okulary VR-owe do życia na co dzień, gdzie obsługujesz gałką oczną wszystko, do testowania tego google'owskich okularów, apple'owskich i tak dalej, będzie powodowało to, że kolejne pokolenie wychowane z tym we krwi, no będziemy się odmurzać wbrew pozorom, bo to powoduje odmurzenie. Jak dzisiaj rozmawiasz ze współczesną młodzieżą, ci ludzie totalnie nie umieją nic, nie umieją gotować, nie umieją uprać sobie, nie umieją żyć, nie mają żadnych ambicji. Laski jedyne, co by chciały robić, to być influencerkami, tiktokerkami, a to jeszcze bardziej ambitne są kurwa na OnlyFansie. I to jest ambicja dużej części młodzieży coraz większa, nie? I przestaje być ten naród i świat produktywny. I boję się, że tak, że auta znikną, potrzeba kierowcy, bo komu to będzie potrzebne? Mi będą potrzebni. Znaczy, no jeżeli auto będzie mogło mnie automatycznie samo dowieźć na miejsce, no to będzie całkiem nieźle. Zastanawiałem się, bo oglądałem też dzisiaj jeszcze twój film Uber kontra taksówki. O Jezus, ale to był stary film, no. No a co dzisiaj myślisz o tym? Wiesz co, no ja potem skorygowałem to, bo na początku byłem przeciwny Uberowi w sposób, jaki był postępował ze strony widzenia taksówkarza, ale bardzo się szybko z tego wyleczyłem, patrząc na warszawskich taksówkarzy, jak dalej w sposób hańbiący mundur, to nazwijmy taksówkarza, zachowywali się wobec uberowców, jak bardzo robili te nagonki, rzucania gównem, bicia ich wbrew, wiesz,
straszne rzeczy. Smołę wylewali, tam siedziały różne rzeczy. Tak, i to nie powinno być w ogóle miejsca w świecie. No nie powinno. A jednak miało, więc zacząłem tracić szacunek przez to i przestałem zajmować stanowisko za tym. Mm-hmm. Nie? Dzisiaj co myślę o Uberze, że w ogóle o przewozach takich, bo to nie tylko Uber jest, nie? No, że powiem ci tak, jak z taksówkarzem wsiadałem, to bałem się, czy nie pojadę naokoło i czy nie zapłacę dwa razy więcej. Mm-hmm. Normalna rzecz. Tak się utarło zawsze. Mm-hmm. Dziś jak wsiadam do Ubera, martwię się z ekipą, czy dojedziemy żywi do celu. Mm. Ja już miałem dwa wypadki w Uberze. O, ja nie miałem nigdy, ale... Znaczy spłuczki, nie? No, tak, zasadzie, tak, że pan tak. Już był tak zaspany, że wiesz, włączał się do ruchu, jest wysepka na środku żółtym znakiem i on centralnie w ten znak wjechał. Ostatnio jedziemy z ekipą, wyjazd ze stacji, pan nie ogarnął i zjechał takim krawężnikiem, wyskoczył jak w filmach. Wiesz, to nie przystoi, nie? Mm-hmm. I bardzo często ci ludzie zagraniczni, bo jeszcze, chociaż polscy też, ale zagraniczni wypierają tutaj, nie? Mocno Ukraińcy i inne nacje, które tu przyjeżdżają do Warszawy głównie, wypierają ten rynek, mocno napierają. Jeszcze mają taką cechę, która nigdy nie przystawała w przewozie osób, żeby siedzą w telefonie, grzebią, gadają. Jakby zaczynam ostatnio co mieć do takiej usługi, to szacunek. Mm-hmm. No jest to duży problem. Mnie zastanawiało to, czy na przykład mój wygląd nie prowokuje tego, na przykład, że kierowca ze mną lubi przejechać na czerwonym świetle, bo to u mnie tam dość... Znaczy też już po prostu zrozumiałem tak, że jak bierzesz tego Blacka, czyli tego Ubera, gdzie po prostu są nowsze samochody, jest dużo, dużo bezpieczniej. Oczywiście, że tak. Potwornie bezpieczniej. To nie chodzi o to, że to jest lepszy samochód dla mnie. To chodzi o to, że tam jest dużo, dużo, potwornie, no niesamowicie dużo bezpieczniej. Ale to dlatego, że jest lepszy samochód, bo ten samochód, on nie jest dbany. Ale też kierowcy są, wiesz, tam naprawdę... No tak, bo tam musi być konkretny kierowca tak. I tam musi być dbany o to auto. To jest trochę inna liga, wiesz, to już inny poziom przewozu. I wtedy jest dużo lepiej, naprawdę. Tak, tak. Ale no znowu jeżdżenie Blackiem jest konkurencyjne z taksówką. Tak, a jest jeszcze większy problem taki, że po prostu bardzo długo czekasz na Blacka w Warszawie. Bardzo długo. A czy w Warszawie? Już powiedział górnolot, nie powiedział. No nie, no po prostu w innych miastach nie ma. Bo w Warszawie jeżdżę, więc nie... nie a w innych miastach nie ma Blacka. Naprawdę? Tak. No, to przepraszam wszystkich inne miasta, ale... W Kielcach nie ma Ubera. Jest pewnie Bolt. Bolt jest wszędzie, gdzie nie ma Ubera. Dokładnie. Boltem nigdy nie jechałem. W Kielcach jest też kielecki. I nie lubię miniary. I tak to skończę. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. To była wielka przyjemność. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.